intro. Był chłopiec mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Raz nocy pewnej do jego pokoju wszedł kumpel Los, by mu pomóc w rozwoju. Na dole rodzice przyjęcie robili, wystawną kolacją gości bawili. Dziewczynkę małą, córkę Japończyków, ciekawił bardzo świat Europejczyków. Amatorszczyzna i pomyłka chora z wesołego dziecka zmienia ją w potwora. Któż mógł im pomóc? Pewnie zapytacie. Nikt inny, jak tylko różowy przyjaciel. To my. Różowy zjawił się, gdy przyszła pora, w postaci zwykłego akwizytora. Desperacja oraz potrzeba pomocy zdominowały nastrój tej straszliwej nocy. Chłopiec nie miał wyboru. Zażądał współpracy. Magią zmiótł karty księgi jak pieniądze stacy. Jak pieniądze stacy. O Jezu. Kot nasz zupełnie nie wiedział, co robić. Na prośbę o pomoc musiał się zgodzić. Karty księgi rozsypało szeroko po świecie. Gdzieś tam też jest lekarstwo. Pewnie je znajdziecie. Zapytacie, jak też to się stało, że amatorowi czar rzucić się dało. Żeby nie szargać dalej jego imienia, powiadam wam, że to ja mu pomogłem, wasz na zawsze, wiaderny. To jest wiaderny. Rzuciłem się na retro. Lul. Dobra, to jest gra z dzieciństwa. Hokus pokus różowa pantera. No kiedyś to się, oj, się nagłowiło. Miałem potworny sen. Domorośli, czarodzieje, śliniące się ogry. Gdzie ja u licha jestem? Ale mnie zakręciło. Co się tu działo? Jestem różowa pantera, luźny gość. Porzuciłem pracę superszpiega, bo Bondów ci u nas dostatek. I, by podkreślić swój indywidualizm, zostałem akwizytorem. A ten dom? Chyba wszedłem tu, aby wcisnąć komuś księgę wiedzy. A może musiałem skorzystać z toalety? No dobra. No, więc to jest gra dzieciństwa. Pamiętam, jak tu spędziłem dobrych parę godzin, żeby w ogóle wejść do tego pokoju za mną. Bo tutaj trzeba... No. Zamknięte. Muszę dostać się do środka, aby pomóc tym stupniętym dzieciakom. I tutaj idziemy do toalety, ale jest pan. Ale on tutaj jakby coś chciał od nas. Wyraz wdzięczności za moje usługi jest bardzo wskazany. Proszę różowego pana. Wyraz wdzięczności? Trzeba było tak od razu. Dziękuję. Nieźle, co? Pieniężny wyraz wdzięczności, proszę pana. Za moje usługi. Za twoje usługi? Chcesz powiedzieć, że bez kasy nie wpuścisz mnie do... Wygódki? Dokładnie tak, proszę. Co ty, kto na... Ale akcja. Kto na toaletę mówi wygódka? Nie wiem. Ale pierwszy raz tutaj to usłyszałem. Tak, Gundze, zgram różową panterę. To piękna gra. Ej, Cornisonek chyba pisałeś a propos pieniędzy, mi się teraz przypomniało. Jak piszesz wykrzyknik wsparcie, to na telefonie ci wyskoczy link. Kappa. Pieniężny wyraz wdzięczności, a tutaj proszę nie. Pana. Ale sobie pomyślcie. Za moje ktoś usługi. Zrobił imprezę w domu i postawił przy toalecie typa, że jeszcze od gości bierze hajs. No i let's go. I można zarobić, można. Także wykrzyknij wsparcie, czy tam donate i zadziała.
Ale faktycznie na telefonie to wszystko jest zagmatwane. Dobra, i lecimy. Zeszliśmy na dół do tej całej rezydencji. No i tutaj wszystko jest stylizowane na szczęki i zęby. To jest coś pięknego. Idziemy do jednego pokoju. Chyba nie byliśmy sobie przedstawieni. Jestem Filip. Widzę, że preferujesz żywe kolory. Pewnie żywe kolory, no na przykład różowy, roztaczają pozytywną aurę. No i wyjaśnione. Czym jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce ciebie mieć. Nie jestem na sprzedaż. Zapłacę ci 250 000. Trzeba mnie często oraz dobrze karmić i poić. Może mnie pan zabrać, kiedy pan będzie wychodził. Już przekonany. Tylko 250 000 rzucić. No chyba tylko już tego można kliknąć tutaj. Tak, tak, moi drodzy. Dentystyka zapobiegawcza to jest właśnie to. Wyrwijcie zęby, póki są jeszcze zdrowe. To oszczędzi wam wiele wydatków i stresów. Wkładajcie je tylko na specjalne okazje, a na co dzień używajcie... Super szczęk! Boże... Oto zęby przyszłości, moi panowie. Żadnego szczotkowania, żadnych nici dentystycznych. To, co tu widzicie, to pierwszy egzemplarz tego rewolucyjnego wynalazku. Pozwólcie, że wam zademonstruję. Super szczęki są ognioodporne i wydzielają zapach zbliżony do bakłażanów. No i bez trudu mieszczą się w zmywarce do naczyń. Super szczęki odbijają się swobodnie od wszystkich powierzchni i nie rdzewieją. I, co najważniejsze, nie kleją się. Coś pięknego. No i to jest, to pierwsze zdanie jest, mi tutaj najbardziej urzekło, że wyrwijcie swoje zdrowe zęby i zakładajcie je tylko na specjalne okazje. Chyba nikt nie będzie miał większych pretensji, jak gwizdnę tę spinkę. Tutaj podnosimy spinkę, która wypadła. Ja nie ukrywam, że sporo rzeczy pamiętam i też testowałem, czy to wszystko będzie dobrze działać, więc ten początek to tak w miarę ogarniam. Tak, tak, tutaj ta spinka, czy ten... No to co we włosy się, wiecie, żeby się trzymały. My tego nie używamy, znaczy samce na ogół nie używają, ale też się zdarzają takie, które używają. Dobra, idziemy. Tutaj jest kolekcja zęboli. Chyba dekorator wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacik. Dostawca kwiatów? Spóźniłeś się. Dostawca szampana? Jesteś za wcześnie. Czekaj, czekaj. Poznaję cię. Jesteś tym uroczym kociakiem, który wciska ludziom jakieś książki? Może on przyszedł zobaczyć słynną kolekcję zęboli? Bzdura, moja droga. Mylisz się. To bardzo przeciętny przeciętniak. Mogę to wyczuć na mile. Czy powiedziałaś słynna kolekcja zęboli? Podejrzewam, iż nie obejdzie się bez napiwku. Weź to. Dzięki, że wpadłeś tutaj tak zupełnie bez sensu. No to pa, adie, bon voyage. Wyjście jest po lewej. Bon voyage. Chodźcie, moje panie. Przed kolacją mamy jeszcze chwilę, abym mogła pokazać wam moje muzeum butów. Same ciekawe rzeczy. No i teraz obczajamy. To na pewno musi być owa słynna kolekcja zęboli. Naprawdę nie powinienem, ale jestem potwornie ciekawy. Umówmy się, ludzie są dziwni. Ten facet chce sprzedać kolekcję zębów sławnych ludzi. Świetnie. To wygląda w ogóle taka blota. Stylizowana na szczęki. Tutaj wszystko jest zębem albo szczęką. No dobra, zebraliśmy pieniądze, bo ten na górze chciał, żeby nas puścić do toalety, no to idziemy do niego. Sprawy już wszystko zlutowane, a tu w dół chyba się nie da iść. Nie, żadnych spoilerów nie będzie, Bronx, spokojnie. No generalnie to musimy się dostać do pokoju tutaj na górze. O tutaj, i żeby tam się dostać do tych dzieciaków. Pieniężny wyraz wdzięczności. Aha, to Wajzor, chcesz już te. Za moje usługi. Już. Klikamy na różowego i mamy dostęp do przedmiotów. Póki co mamy spinkę i hajs, no i księgę wiedzy. Niekompletną chyba. A niech ma. Życzę powodzenia. Do dziś używam tego. Życzę powodzenia. Wiele kultowych tekstów pewnie tutaj padło. Wujek dobra rada radzi.
Nie grzeb w cudzych szafkach toaletowych, chyba że jesteś fikcyjną różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Gortys. Tak jest, zachęcam, zachęcam. W ogóle Cychi, bardzo dziękuję za 25. Pomagać uśmiechu. Pomaga uśmiech. Mate, jak przeliczył. Dostaliśmy wspomagacz uśmiechu. Ja w ogóle mogę tego na sobie użyć? A nie, nie mogę. Justyna Kom, dzięki za follow i Cychi, bardzo ci dziękuję za 25 miesięcy i suba drugiego poziomu. Co to za gry, gdzie jest C2? To jest Różowa Pantera, gra z dzieciństwa. Bardzo fajna. Głównie dzięki dubbingowi. Wchodzimy. Nie mogę tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. A, zapomnij. On po prostu ma taki głos, tak ci zaakcentuje, że to się nie da nie uśmiechnąć. Boże, jak to wygląda, nie? Takie jakieś szczoteczki. W ogóle Wanna też jest zębami. Corny Sonic, udało się, bardzo dziękuję. Pomagam ile mogę, może kiedyś ja będę potrzebował. Spoko, bardzo dziękuję za trójkę. Pozdro Corny Sonic. No i teraz nie trudno się domyślić, że jedyne co można zrobić. A jak było się dzieciakiem, to z 5 godzin co najmniej trzeba było myśleć, że spinką otworzyć drzwi. Ale tutaj jest wiele takich zagadek, chyba że ciężko je rozkminić. Ale to potem. Ale na szczęście sporo pewnie będę pamiętać. Ale im dłużej, to będzie ciężej. Pseudomagik i odrażający potwór. Miałem nadzieję, że to był tylko koszmarny sen, ale... To znowu ty? Jak? Namyśliłeś się? Zdecydowałeś się? Jesteś gotów nam pomóc? Bo jeśli nie uda mi się odczarować Violet, to... Kawalera ona szybko nie znajdzie. Nie płacz, jak to mówią, każda potwora znajdzie swego adoratora. Nie płaczę z powodu adoratora. Nie chcę być śliczną dziewczynką. No cóż, teraz nie będzie. Jesteś. Jesteś wielkim, owłosionym. Nie chcę być też ogrem. Zawsze chciałam być nieśmiertelną, magiczną księżniczką syrenką ninja. A ja zawsze chciałem być akwizytorem. Ale ten tutaj mały Houdini wyrzucił moją książkę na orbitę. Mówiłem ci, jak mi pomożesz odczarować Violet i będzie już nieśmiertelną, magiczną księżniczką syrenką ninja, to odczaruję także twoją książkę i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci wierzyć, że możesz naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda jest tam. Tak, tak, to klikanie na każdy piksel to jest najlepsze. No a ja tutaj w miarę pamiętam... O, tego chyba nie pamiętałem. To coś z Wiadernym, bo widać. Wiaderny musiał mieć trudne dzieciństwo. To jest jakieś zatrute jabłko. Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie. Proszę. Dobra, to masz. Uśmiechnij się. Jestem taka smutna, że nie wydaje mi się, aby mógł mi pomóc wspomagacz uśmiechu. To głupi wspomagacz uśmiechu mojej mamy. No i by się wyjaśniło. Daleko, w ciemnej i ponurej kniei, wiesz, kawałek za domem, żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar, albo jeszcze co gorszego. Teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy Mac śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. To ty ukradłeś te wszystkie rzeczy? Tylko pożyczyłem. Skoro to jego księgi wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracowni, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę on jest zły, można go ukraść. Magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć, ratując tym samym świat przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. Oż ty. O nie, nie będę się zagłębiać. O nie, nie, nie. Ty, jaki portret. Jak tutaj to powiedział kiedyś stary, dobry Vincent van Gogh, przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem Wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Nie
nie wiedziałam, że Wiaderny jest wujkiem Van Gogha. Co za zbieg okoliczności? To na trzeźwo mówić nie da rad. Bardzo dobrze wylądował moim zdaniem. Ojdziemy. Mam nadzieję, iż Wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, Wietrze? Wracam za godzinę, Transfuś. No i poszedł i mamy godzinkę na przeszukanie chaty. Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu Transfuś. Każdego wieczoru o 8 wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. Easy. Idziemy wszystko zajumać. Hej, Transfuś. Jesteś tu? Hej, Transfuś. Jesteś tu? Tak, jestem tu. Ale ty jesteś tylko niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywiać czas. Gdybym była potężna. Zresztą sam rozumiesz. Wow, czarna dziura. Jesteś pierwszą, jaką spotkałem. Nikt nie spotkał, wyjąwszy Wiadernego. Logika przygodówek najlepsza. Piękna, piękna sprawa. Patrzę, czy da się coś kliknąć. Tylko księgę chyba, ale to oczywiste, że da się księgę kliknąć, bo idziemy po przepis. No siebie da się też kliknąć. To stara księga z zaklęciami odczarowującymi. Wymienione są w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie tego szukałem. Zostaw grę na godzinę, może wróci. A wcześniej jeszcze było dobre, że nie umyłem rąk. Oho, rip. Ale! Przecież każdego wieczoru o 8 wychodzisz na spacer na co najmniej godzinę. Co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja spaceruję w chłodne. No i rip. O nie! Kartki się rozsypały. W porządku, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja? Sprawdźmy. Że on zapamiętał tę konstrukcję. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał zimno. A co z Ninjo? Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Morsio też zaszkodzi, będzie. Zaszkodzi, ja zawsze może pomóc. Coś wymyślę. Najbardziej słona rzecz, Terran. No i teraz mamy trzy lokalizacje, do których można pójść. Tutaj wrócić, gdzie byłem, tutaj iść do zimnego, a to ja pójdę do ciepłego. To jest pewnie jakaś Afryka albo coś. Efekty dźwiękowe są na najwyższym poziomie. O. Ups. Co za ups? Właśnie zgniotłem twoje okulary, bardzo cię przepraszam. Wolno od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie. Daj mi święty spokój. Idziemy zajumać to. Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. Kornisonek. Co jest? Co jest? Kto tam? Morze Martwe jest tak gęste, że bez trudu można się unosić na jego powierzchni. Tak naprawdę to nie sposób tu w ogóle zanurkować. Co jest? Co jest? Duży głaz przyczepić do szyi może być zanurkowo. Siemanko. Ej, ty żyjesz. Ty też. Ale to jest Morze Martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Różowy głąb. Ponad 16 lat temu dr Elizer Volcani dowiódł nieprawdziwości tego twierdzenia. Wpierw znaleziono jakieś mikroby, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie.
Gatunek grzyba nieznany dotąd nauce. Ale jak coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie? Strusia? Nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu. Mały, śliski grzyb. Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy. Aj, mamy już formę życia słoną. A to potrzebne jest do tej księżniczki? To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Łapiemy tego gada. Chcesz popsuć wszystkie moje rzeczy? Już zniszczyłeś okulary. Co jeszcze chcesz, no co? Idź stąd w cholerę! Oddawaj! Co mam oddać? Moje szczypce! Są mi potrzebne do... Zresztą co ja ci się będę tłumaczył? Kładź je na miejsce! Nie ma. A i tak je zajumie. Dobra, nie można póki co złapać tego gada, ale tam jest jeszcze taki struś. Mało widoczny, ale jest. Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić do Doliny Jordanu. Myślałem, że Morze Martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu. Pewnie. Wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma 3000 mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji. A ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem znalazłeś się tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno, stało się luz, bracie, jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. Trzeba żyć tak jak ten struś, taki pogodzony jest ze wszystkim. Znałem miłość tydzień temu przyjaciółce o 6 lat starszej. 32 lata, ja 26. Kurczę, tu jest ciemno jak... Bardzo ciemno. Muszę uważać. Różowa pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. To... Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. No mam dawaj się zabić, żebyś zrozumiał. Dawaj do niej. Dobra, i tutaj już chyba nic więcej nie mogę zrobić, nie? Chyba, że... Nie, ja nie mam nic chyba, żeby dać typowi. No soli mu nie dam na Morzu Martwym. Dobra, idziemy tam, gdzie jest zimno. Kabink jest świetny, wiadomo. Pierwszy raz widzisz? O, Bladwyn, nice. Bladwyn, wyznałeś miłość? Kurde. 6 lat starsza, 32 lata, ja 26, ona to tutaj miła, bezdzietna. No to Bladwyn, powodzenia życzę. Good luck, have fun. Idziemy. Tutaj jest trochę ciekawiej niż tam w poprzedniej lokalizacji. Co to? Brakujące strony. I tu mamy klauna, ten też jest dobry. O! Jasit nie należy do nikogo. Jasit. Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. Oj, to mleko bardzo dziwnie smakuje. Jo. Czemuś taki smutny, klaunie? A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobno za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrał. I koniec. Boże. Jemu dajmy polepszać uśmiechu, jak się nie trudno domyśleć. Mam tutaj coś, co jak sądzę bardzo panu pomoże, panie. Oleg Michajłowicz. Panie Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie wspomagacz uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Jak mój uśmiech, he? Czy uśmiecham się dobrze? To dziwne,
ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się jak prawdziwy klaun i mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy klaun. No dokładnie. Poza chodzeniem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla ciebie wszystko poza chodzeniem. To mnie teraz przerasta. Butelkę otworzy tym uśmiechem. W razie czego. No tutaj próbowałem się wsłuchać, powiem wam, ale nigdy nie potrafiłem zrozumieć, co on mówi. Mamy mamuta. Jest diabelnie wielki. Wygląda nie z gorzej. Muszę go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu, jak go wyciągnąć. Mamy tutaj prawdziwego mamuta. On to powiedział, tak? Coś z mamutem? Semarys, jak to się udało? Są różne patenty w internecie. Generalnie trzeba dużo googlować, ale potem mogę na priv napisać. Dobra, tutaj jest coś. Tu się coś robiło, pamiętam. To się jakoś otwiera. Aha, no i tu... Dobra, to dalej będzie. I tu jest ten... A to będzie teraz, pamiętam, dobre. To jeszcze pamiętam minimalnie. Sól dać temu. Toż to prawdziwy solny ćpun. Powinien się leczyć. Powiedzieć mu? Nie, po co psuć mu jazdę? On się już... On już odpłynął. A ten temu jakby dać soli? To co się stanie? Przyszarżuje go ten? Chcesz mi nasypać soli na ogon, czy jak? Solny ćpun. Samarys, to napisz mi napisz na Twitchu, to ci powiem, mogę napisać, co zrobiłem. Solny ćpun. No dobra, po kolei. Aha, no to tak, to jest problem. Także, o, a co to jest to, jak to kliknę? A to idę do tej, tak? Chyba tak. Tu jest jeszcze zaspa, pamiętam zaspę. I... Co? Przecież kliknąłem. Aha, tu nic nie ma, tak jakby. To w zaspę. Świeżutka zaspa śniegu. O rany! Odcisk pantery! No niemożliwe. Może to jest straszne trochę. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne, żółte paznokcie u stóp. Nie, serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać z popłysku? Jasit! Jasit! Chodź to do pańcy. Trzeba go była nazwać Reksio. Kogo nazwać Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita. Jasit! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor. Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować, a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? Comprende? To nasz spichlerz. Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do niej wstępu. No ma to sens, dobra. Te paznokcie zdają się mieć właściwości aerodynamiczne. I tu jest antena też. Tak, ja wiem. Pamiętam jeszcze to. Hej, cześć. Jestem Sasza. Masz całkiem niezgorszy sprzęcik. Wiesz, chciałem obejrzeć mój ulubiony program, Morsio. To o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa dzieciom takie różne, wesołe piosenki.
początku wszystko zdaje się być niezmiernie sielankowe, ale z każdym wersem Marsia robi dzieciakom coraz większe pranie mózgu. Koniec końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę tego przegapić. Chcę cukierki. Nie ma to, jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. O nie mogę. To god. Nie ma to, jak ciepłe mleczko. Mówisz, że przed tym niedźwiedziem się nie da uciekać w górę, bo on się dobrze wspina, więc się ucieka w dół. Dobra, podgrzeliśmy mleko. Ciepłe mleczko nam pomoże. Nikt nie ma prawa dotykać moich kaset. Idź sobie. No co za łajka. Wychodzisz, żeby mi pomóc? Dzięki. Wcale nie. Ugotuj zupę z paznokcia. O Boże. No tutaj ciężko byłoby kopać w ziemi, bo trochę zamarzło chyba. Teraz tę gorącą wodę w zaspę. Tutaj rozkmina była gruba. Zawsze marzyłem o bracie bliźniaku. Nazwę go Zdzichu. No widzimy ze Zdzichem. Nie, czekaj, najpierw weźmy ten ciepłe mleczko. Dla niedźwiedzia. Boże, ja to speedrun robię niemalże. Jak obczaja. Jak świątecznie. Dobra, i teraz tak. Najpierw zrobimy bez Zdzicha. Bo to jeszcze pamiętam. Nawet nie drgnij, a tu... Okej, okay, wystarczy. Różowa antena wraca do bazy. No tych... Nie, to niemożliwe! Straciłem go! Straciłem Marsia! Panie Różowy, co się stało? Mamu! Nie speedrunowałem żadnych gier. Ja speedrunuję czasami ladera. Co najwyżej. Dobra, trzeba się Zdzicha zainstalować. Nie mam sygnału! Słyszysz mnie? Nie wiem, jak on nam wbił ten ogon w ten budynek, ale zrobił to! Zdzisiu, na pewno możesz odmrażać sobie tyłek wystarczająco długo, aby ten namolny bachor dostał swoją dzienną porcję morsia. Wujeku. Dziękuję ci bardzo, różowy przyjacielu. Morsia jest teraz ze mną! Kocham cię, Morsiu! Potem będziecie trochę musieli pewnie mi pomóc, bo nie będę wiedzieć, co mam robić do końca, bo tu się długo to rozkminiało niektóre rzeczy. No ale teraz już trochę wiemy, jak ten jej renifer lubił sól, to jej się daje to i ona jest magikiem, jeżeli chodzi o sól. Wojeku, bardzo dziękuję za hojność. Na tyle poradę u psychiatry, czas zmienić grę. Może soli? I teraz nie wiem, czy on na serio. Jezu Chryste. Blech, to ohydne. To największa bryła soli, jaką widziałam w moim ponad stuletnim życiu. Skąd to masz, Johnny? Z Izraela. I mam dosyć tego, że ludzie nie zadają sobie nigdy trudu, aby zapamiętać, jak się nazywam. Mam na imię Różowy. To na pewno zadziała. To z wami tutaj jest syta. Paznokcie i sól, to się łączy, tak. Jasit! Nie no, ona mówiła, że Renifera miała. Ale że Renifer lubi sól, to... Nie wiadomo. Och, jestem taki szczęśliwy, że wszystko dobrze się skończyło. Teraz położę Jasita do łóżeczka. Całkiem nieźle, jak na stuletnią staruszkę. Podniesił ran, zabierz wideo dzieciakowi. O, widzę, że mamy człowieka spoilera, tak? Forpietizm. Jakby co, nie trzeba dawać wskazówek. Póki co wszystko pamiętam.
Wszystkie parzysto-kopytne uwielbią sól. Oj, proszę. Może tego by się człowiek dowiedział z tej księgi wiedzy, nie? Głupia sprawa, ale wygląda na to, iż jestem kawałkiem meteorytu. To gadało? Przywaliłem w twoją planetkę 30 czerwca 1908 roku. Na orbicie jakaś asteroida wymusiła na mnie pierwszeństwo. Wpadłem w poślizg, no i przywaliłem. Nie moja wina, nawet chołek by nie wyprowadził. Kraksa była niezła, sfajczyło się jakieś 1800 km kwadratowych lasu, no i dostało się też waszej powłoce ozonowej, ale to nie moja wina. Była policja? Nie. Może mógłbyś się zrehabilitować. Zostaniesz bardzo ważnym przedmiotem, niezbędnym do ukończenia tej gry. Zgodnie z logiką przygodówek, w odpowiednim momencie użyjecie na czymś. Jasne, z przyjemnością. No jest logika przygodówek. Ej, wojeku, nie wiem, czy tak... O, jest trzęsienie. Całkiem niezły wstrząs. Nic tak nie stawia na nogi, jak trzęsienie ziemi wywołane przez szczury. Trzęsienie ziemi wywołane przez szczury? Nigdy nie słyszałeś o wierzeniach naszego lodu? Wierzymy, że trzęsienia ziemi są sprawką gigantycznych szczurów żyjących pod ziemią. Mózg jej przemarł. Te szczury istnieją, możesz mi wierzyć. No tak, a ja całe życie myślałem, że trzęsienia ziemi wywołują ruchy płyt tektonicznych, które się o siebie ocierają. Nie, masz szczury. Rację. Teoria uwzględniająca działanie szczurów jest znacznie bardziej wiarygodna. Szczury. Jeśli kiedyś spotkasz takiego szczura, postaram powstrzymać się od ironicznego, a nie mówiłam. Z góry dziękuję. Dobra, idziemy do tego. Mursia. Boże. Ty mały! Obrzydliwy ty! No. Zawsze musisz dobry być! Pato streamy już były w tych czasach. Podzielenia się deserem. O, jest kłamstwo, to cecha niegodna i straszna. Teraz wszystko przez to stracisz, to rzecz jasna jest. Kochaj mnie i daj mi gimnastyka wszystko dla rozciągniętych. Gimnastyka dla rozciągniętych. Już, że nie życzę sobie, abyś spędzał czas z tym tłustym morsem. Psy 3 transfuzja. Tego chyba nie widziałem. To jest gra z 2000 roku, a już psy 3 mieli, nie? Świąteczny morsio. Muszę to obejrzeć. Świąteczny morsio. Podzielenia się deserem. I co wie, czas na morsio. I straszna. Teraz wszystko. To lurkery. Siema, Dylaczek. Tak, gram w to cudo. Widzę, że sporo osób kojarzy, na to liczyłem. To trochę osób będzie jednak znać. Zagadki są skomplikowane? No, są. Wbrew pozorom są bardzo skomplikowane, bo teraz to pamiętam sporo, nie? Ale potem jak będzie dalej, to jest ciężko, bo pierwszy taki jakby epizod to w miarę... Chociaż nie wiem, czy wszystko to zrobiłem, ale chyba tak. Mamut się wynurzył. Także bardzo jeszcze raz dziękuję wojeku za hojność, piękna sprawa, mam nadzieję, że ten, no dzisiaj może, nie wiem w sumie czy tak specjalnie, bo to tak... Nie wiem czy wolałbyś, żebym zmienił grę, no ale dzisiaj raczej pogram w Panterę, ale potem jeszcze w Legacy of the Void jak najbardziej pogram pewnie. No nie wiem w sumie czy od 21, czy ile wyjdzie. Chwila, co ja to miałem zrobić? Bo tu się trzęsienie ziemi odblokowało, tak? Że można tu iść. Chyba trzeba było rzucić ty... A, tak, dobra, już pamiętam. Moment. Paznokciem trzeba było chyba. To jest tak dziwne. Ja bym to, jak na to, jak byłem mały, wpadliśmy, nie pamiętam z rodzeństwem. Jak do tego doszło, nie wiem. Już było testowanie wszystkiego na wszystkim, nie? No oczywiście, że to. Okazało się, że to całkiem poręczny paznokieć. Przecież to oczywista zagadka. Nie robię achievementów. No logiczne, nie? Pewnie, że logiczne. Andrzej, też pamiętasz? Bogchamp. Czekajcie, klikniemy jeszcze naszego Wacława. Cóż za przepiękny dzień! Może mi się to wszystko śni? Ale drzewa są gdzieś takie zielone,
i niebo takie błękitne. No są, jest. Nawet ptaki śpiewają weselej niż zwykle. Mamuty też. Jest zajeb... cudownie. To małe trzęsienie ziemi wyrzuciło mamuta na powierzchnię wody. Nie lubię polegać na kapryśnej naturze, ale kolejny wstrząs uwolniłby go na dobre. A, wojeku, a to z 2000, no tak, to z 2000 by się nie łapało w twój przedział. Ale też bardzo fajna przygodówka. Teraz będzie akcja. Stój, kto idzie? Czy masz szorstką sierść? Nie szczególnie. Tylko gryzonie mają wstęp, kolego. Ale ja uwielbiam gryzonie. A zatem nie będziesz miał nic przeciwko odpowiedzeniu na kilka pytań, panie, panie gryzonie? Wróg ty czy przyjaciel? Pytanie to mnie wierci. Powiedz zatem, kto roznosił zarazę czarnej śmierci? Tutaj lubię źle odpowiedzieć. To jest ciekawe, nie? To jak źle odpowiem, to mnie nie wpuszczą? Oskarżasz, szczura? Debil, chcesz mordę? Zastanów się, co robisz, bo naprawdę obskoczysz! Zwariowałeś? Kaczka wprawdzie jest zwierzęciem głupim, ale co wspólnego ma z przesłaniem trupim? Bardzo dobrze, dobrze. Wszyscy powinni tak wierszami mówić. Jest wszystkiemu winna. Na naszych grzbietach zaraz roznosiła. Pytanie było łatwe, lecz tym ja cię położę. Jakiej z tych trzech rzeczy szczur robić nie może? Gryzienie czegoś? Chyba rury? Picie trucizny i starość. Jedziemy od lewej. Przegryźć się przez rurę? Przecież to nie sztuka. Pomyśl trochę lepiej, bo spotka cię nauka. Ludzie robią bardzo dziwną truciznę. Jedząc ją, poprawiamy własną, cóż, tężyznę. Niestety, starość nie tyczy się nas. Żyjemy rok jeden i przychodzi snusza. Tak, będzie piosenka szczurza. A sen to na wieki jest. Astrologii chińskiej szczur nie odstępuje. Tak, tak, Redo, dokładnie, ergo human. Siatka na siedzeniu jeśli i oparciu. Urodziłeś się w roku szczura. A tutaj? Jaki był to rok? Ja pamiętam, że jak byłem mały, to strzeliłem w środku i to jest prawidłowe. Ale rok szczura. Skąd mam wiedzieć, jaki jest rok szczura? To się jakoś liczy? Czy po nie wiem. Skąd wiemy, który jest. Jak? Ja się pytam. Rox, dziękuję za followa. Cześć, cześć. Tak, będą piosenki. Ja piosenek, szczerze mówiąc, specjalnie nie lubię, ale pewnie po raz pierwszy je przesłucham. Skąd wiecie? Aha, w chińskim kalendarzu, tak? Jacie, dobra, to sprawdźmy złe najpierw rzeczy. Bardzo dobrze, mój drogi! Wszystkie daty się zgadzają! Urodzenie każdy jest prawidłowy? Bo co? Szanse mają! Chyba jesteś w porządku, koleś! Środkowy też było, prawda? Witamy w szczurzym domu! Każde było prawidłowe chyba. O, jesteśmy w szczurzym domu. Pokczam. Gra jest tak, jest familijna w miarę. Tam są takie momenty. Szczurze mówiąc, ciemno tu. Kapujecie? Szczurze mówiąc. A, kapuję. Całkiem klawę. Kapujesz? Kapuję, a, co 12 ale lat. Śmieszy. Dobra, tutaj mamy takich wariatów, tu mamy jakiegoś paranoika, ale jest po prostu jak na każdej imprezie, nie? Są bardzo różne tutaj, już jest level, że gościu myśli, że gościana uderzy, tu barman cały czas coś robi, tutaj jest ten. Ktoś tu ostro pakował za młodu. Wcale nie. To jakim cudem stałeś się tak wielki? W ogóle, tutaj są największe szczury, jakie w życiu widziałem. Nie słyszałeś? Nie słyszałeś? Ludzie robią podziemne próby atomowe, nie zważając zupełnie na takich jak my. Patrz tylko, co zrobili. Przerażający wojownicy są z tych ludzi. Są najlepsi albo najgorsi, w zależności, z której strony na to spojrzysz. Ktoś powiedział kiedyś,
Jeśli podczas III wojny światowej będziemy używać broni nuklearnej, to czwartą rozegramy za pomocą łuków i kijów. A tak przy okazji, co tak trzęsło? Ten wstrząs, który czułeś, to był po prostu nasz krzyczący król. Ale jestem głodny. Poszedł jeść. My nie możemy już nikogo innego poza barmanem wyklikać chyba. O, to możemy kliknąć. Ten jaki bossman. A nie skoczył tam, gdzie trzeba. Chcesz się pobujać? To przyziemna i mało rozwijająca gra. W tej chwili przestań się bujać. A my szczura inteligenta. Tak, to jest Cezary Pazura, dokładnie. Czemu wciąż wycierasz ten bar? Przecież już lśni jak opinacze poborowych. Chodź tu i spróbuj szczęścia! Zgadniesz odpowiedź, wygrywasz kanapkę! To nie jest znowu takie trudne! Jedziemy! Dobra, spróbujmy! Mam dla ciebie jedną zagadkę. Co to takiego? Ratuje ludzkie życie, lecz nie jest przyjacielem człowieka. Było od zawsze i będzie na zawsze. Powoduje, że rolnicy pomstują, chociaż nie może latać. To włochate zwierzę, choć nikt nie poluje na nie dla futra. Zagadka jest niesamowita, arcytrudna jest. Ej, a może złe wybiorę, bo nie słyszałem nigdy innych. No to i zgadnijcie. Włochate zwierzę, ale nie jest przyjacielem człowieka. Świerszcz! Wyśmiewają nas. Pasikonik. A to pasikonik jest, Boże, ja też dobrze walnąłem. O, ale inne są takie, nie? Brawo. Siema, Sako, witam mocno. A, gram tak. Sobie. O. Szczury przetrwają i nie utoną, bo nurkują i pływają. Na mnie straszny atom, ogień. Nie wiem, czy i jesteśmy gaz, gotowi na piosenkę. To nic, że zdarza się na wąsy spaść. Tak było już nie raz. Ale polecę, żeby było tak, na nagraniu. Są nas miliony. Niespodziewanie się zjawiamy. A ten siedział tam. Strony. I choć życie szczura rok jedynie trwa, to wydajny szczur przez ten rok tysiące dzieci ze swą żoną ma. O, tak, to szczur. A chociaż wstrętny szkodnik to... To się nie zbugował? Ty wiedz, człeku, że naprawdę bardzo potrzebujesz go. Nauka czyni co dzień naprzód krok. To dzięki nam najwyższy czas tak. Docenić w końcu nas za te zasługi, przyznasz sam. Tak, powiem wyraźnie, że nam się często zdarza przenieść choroby zakaźne, a że niszczymy zboże, cóż, to przez ten głód! Powiedz, czy jadłbyś tę wstrętną trutkę, gdybyś inne przysmaki wcinać mógł? Czy wiedziałeś, że jednego lata na Hawajach nasi bracia zjedli trzcinę cukrową o wartości 11 milionów dolarów? O słodka chwilo! Jesteśmy jak te nocne marki, gdy o północy przesuwany w kuchni garnki. Gdzie wejdzie człowiek, tam może wejść i szczur. Ludzie, jeśli naprawdę chcecie mieć szczęście, weźcie nas za wzór. O tak, och szczur. A chociaż wstrętny szkodnik to, ty wiedz, człeku, że naprawdę bardzo potrzebujesz go. Och tak, ten szczur to niekoniecznie samo zło. Szczur, człowieku, wyjmij głowę z chmur. Ty przecież bardzo potrzebujesz go. Szczur? Szczur? O Boże, zercu szczur. Jest jedna rzecz, jakiej o szczurach na pewno nie wiesz. Boże, znowu? Robimy doskonałe kanapki z podwawelską. No kochany, no tego nie wiedziałem.
Ale podwawelska na propcie, jeszcze ta krakowska. Zapamiętaj sobie, żebyś nigdy więcej nie wręczył za żarciem, kiedy ja za nim wręczę. KPW? Przemoc? Pamiętam, jak byłem mały, jak się bałem tego szczura wielkiego. O, FPS-ów, słaby komputer, no dokładnie. Bierzemy to. I teraz pamiętam, że... To z tej strony. Wiesz, niestety my nie opędzlujemy tej kanapki z podwawelską. Siema, Matyklok. Ej, Arszu, bardzo dziękuję. Te wspomnienia, za wspomnienia właśnie. Dziękuję bardzo, Arszu. I teraz ona zjeżdżała, więc trzeba było ją przypiąć tym. Jak tam stanąłem, to ona, wiecie, był problem, nie? Więc teraz... No i cyk, cyk. Fizyk. Jeszczurzy król. A koronę. Wasza wysokość. Poczekaj, jeszcze 10 fajland. 10? Czego? Ćwiczeń. Jakiś czas temu też ćwiczyłem. Możliwe, że odczułeś to, gdy byłeś na powierzchni. Chyba poczułem. To był zupełnie jak trzęsienie ziemi. A cóż, ostro daje sobie w kość. Bez wątpienia. Przepraszam, ale czy jest jakiś sposób, aby wywołać większe trzęsienie ziemi? Pytam z pewnych powodów. Jest jeden sposób, ale sprawa jest z góry przegrana. Od miesięcy staram się namówić tych gnojków. Poddanych, aby zaczęli ćwiczyć, pracować nad sobą, rozwijać się. Oni tylko siedzą, jedzą i baletują. Boże, jak ja. Czysty hedonizm. Czysty hedonizm. Tylko jeden rok. Cóż, matka natura to mądra kobieta. Musi być jakiś powód. Oczywiście, że jest. Przemaliła nas. Jest takie stare indiańskie przysłowie mówiące... Lepiej jest siedzieć niż stać i lepiej leżeć jest niż siedzieć. Jednakże dopiero masz święty spokój, kiedy wykorkujesz. Wolę jednak podpisać się pod tym, co powiedział kiedyś Woody Allen. Nie chcę stać się nieśmiertelny dzięki moim dokonaniom. Ja po prostu nie chcę umierać. Punkt dla ciebie. Więc uważasz, że te wszystkie treningi przedłużą twą egzystencję? Ja to wiem! Potwierdzają to liczne badania. Woody Allen po prostu nie chce umierać, a nie stać się nieśmiertelny przez swoje dokonania. Dobra, coś tutaj mogę już na było kliknąć? Tutaj po prostu wiem, że chodzi o to, żeby mu dać kasetę od tego ćpuna morsia. Tu można wyjść? Muszę mieć coś, jakiś bodziec, który skłoniłby ich do zainteresowania się gimnastyką. No to morsio. Tutaj oczywiście wybierzemy te złe, bo to tylko to się może udać. Kasety wideo? Świetnie! Mam odtwarzacz! Przyjrzyjmy się im bliżej. Nie porwało tłumu. Tłum jest chyba nieporwany. Gdy byłem jeszcze pacholęciem, morsio był moim bohaterem. Nauczył mnie wiele o potrzebie dzielenia się z innymi. Nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję, Gortys, za wsparcie. 1, 2, 3, 4, twój charakterystyczny donate. Bardzo dziękuję, Gortys, pozdro. To już wszystko. Zakonnica. Ile razy można wałkować ten sam scenariusz? Dobra, jedziemy. Nie wyjął pierwszej kasety. Serce rośnie. Cześćte, rośnie. Dzięki za wstrząsy, królu. Okej, teraz jako zdrowe szczury możemy zacząć ostro imprezować. Bardzo dziękuję, Gortys i Arszu.
Serce rośnie i nie tylko serce, tak jest. Let's go. Dobra, wychodzimy, zrobiliśmy trzęsienie. Ale jak z tych kaset, nie? Kiedyś to były gry. Oho, i się rozwaliło trochę. Trąba mu wystaje. Jak ja go wyciągnę? No, on ci pomoże. Cóż za przepiękny dzień! Może mi się to wszystko śni? Ale drzewa są gdzieś takie zielone. Boże, i niebo świetne. Takie błękitne. Nawet ptaki śpiewają weselej niż zwykle. Jest zajeb... cudownie. Tak, co mogę zrobić? Coś głupiego? Chwila. Załóżmy. Nie, sorry. Nie można użyć. Nawet nie da się użyć. Nie ma żadnej re... O Boże, do trąby w meteor, nie. Lecimy. Boże. Tam ta animacja mi o czymś przypomniała. To jest Hokus Pokus Różowa Pantera. Juruch, bardzo dziękuję za suba z Twitch Prime, pozdrawiam gorąco, dzięki, witam cię w zastępnym granie subujących. Dzięki wielkie. Wracamy tu, gdzie utknęliśmy. W pewnym momencie. Tutaj też pamiętam. Godzinami było rozkminiane, co tu trzeba zrobić, jak to rozświetlić, nie? I okazuje się, że ten meteor. Gra jest cudowna. No proszę, to wygląda jak kartka z mojej księgi wiedzy. Nic nie mówiłem. Staram się dotrzeć do czegoś bardzo małego, co jest wciśnięte w tą ścianę. Co to takiego? Nie wiem. W takim razie po co ci to? Ponieważ chcę zostać kiedyś znanym archeologiem. To może być moje pierwsze wielkie odkrycie. Czemu tak uważasz? Zwoje z nadmorza martwego odnaleziono na wschodzie. Kurczę, nie mogę dosięgnąć. Ray tracing. I tutaj owe szczypczyki zajumane typowi z plaży. Spróbuj tym. Dzięki. To narzędzia wysokiej klasy, ale nie potrzebuję ich. No wiesz. To narzędzia wysokiej klasy, ale nie potrzebuję ich. Nie chcę chyba. Zajmaliśmy coś? Nie mam mowy, mogę swajczyć sobie ogon. No weź. Nie mam mowy, mogę swajczyć sobie ogon. Tak, mam to! Co to takiego? Nie mam pojęcia. Doskonale. Bierzemy szczypczyki. Szczypce. Aha, meteoru nie mogę z powrotem zajmować, ale szczypce mogę. Lary nie brzmi za familijnie. Łaki, nawet nie wiem, co to do końca jest. Ale Lary jakoś część kiedyś coś gdzieś była, jakaś demonstracyjna ten. Będzie na YouTube, możliwe. Teraz wtedy to, oto, bo on sobie cały czas oczy zasłania, nie? Przed tym to trzeba mu pomóc, znaczy można. Hej, popsujesz sobie wzrok! Wypróbuj te gogle! Wreszcie jest z ciebie jakiś pożytek. Dziękuję ci za okulary. Nie ma spraw. Teraz możemy te łajzy zebrać. Muszę być teraz bardzo ostrożny. Kurde, ile rzeczy człowiek pamięta. Wiaderny. Wyjmij mu oczy szczypcami. No, oczywiście, że tak się właśnie tutaj musiało to teraz stać. Stary, ale akcja! Chyba mnie przegrzało. Mam jakieś dziwne jazdy.
Nie mam szczypczyków już podnosić, tak? Dobra, to struś. Dzięki za wysuszenie tego bajora. Mogę teraz pójść do domu. Pozwól mi okazać wdzięczność. Jest twoje, koleżko. Wow, ale wielkie jajo. Dokładnie tak. Waży swoje. Oj, teraz będzie ze strusiem. Jezu. Tego nigdy nie przesłuchałem, bo już ciężko, nie? Ale damy radę, czat. Kiedyś cię zapyta, jaki jest najlepszy ptak, to wspomnij moje słowa i odpowiadaj tak! Poznaj strusia, tak! Czyli mnie! Poznaj strusia, tak! O, latający ptasi ród nie dorówna nigdy mnie, bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! A oto w narożniku widzimy mierzącego 2,5 metra wzrostu i ważącego ponad 130 kg strusia! Kto podejmie wyzwanie? Poznaj strusia! Otwarz. Poznaj strusia! Siema, kacet. No już były. Ptasi ród nie dorówna nigdy mnie, bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! Mam u nogi palce dwa! Niezbyt wielkie skrzydła mam! Zgra edukacyjna też. Nie próbuj mnie dogonić! Bo jak wicher biegiem gnam! Poznaj strusia, tak! Jezu, to... Ja jestem ptakiem, co nie lata! Co dogonię, to ten ton głosu. Biegam stówę na godzinę, a więc lepiej strzeż się mnie. Poznaj strusia, o tak! Poznaj strusia, o mała! Latający ptasi ród nie dorówna nigdy mnie, bo czy ktoś umie biec tak jak ja? Raczej nie! O tak! Tego na ogół dlatego pomijam piosenki, nie? Bo jeszcze jest za ciężko czasami. Poznaj strusia. Ale już wiemy, powyżej 130 kg, dwa palce. Uwielbiam boks. To nie kangur? W sumie trochę brzmi jak rap. Oni też tam mówią, że są super i super się wszystko powodzi. Dobra, idziemy dalej. Aha, no i właśnie, dostaliśmy jajko. Z tym jajkiem. To jest po prostu... No pierwsza myśl, masz jajko, podchodzisz do mamuta. Chyba gra! Po prostu... To powinno być na Drunk Streamie grane. Powinno być. Poznaj strusia. To może być niebezpieczne. Dzieci, nie próbujcie tego robić w domu. No oczywiście, no. I teraz musimy do niego iść. I tu pamiętam, że... O! Że można się wyjaśnić samemu. No, nie no, poznaj strusia jest okej, okay, jakby. Da się przesłuchać, ale i tak wolę pomijać. I to jak na to skoczę, to znowu bym się ten... zanurzył, więc trzeba wyklikać. Widzicie? Są elementy zręcznościowe. Wybieramy się na wycieczkę. Będziemy mieli problem z transportem. Do kieszeni. Halo? Nie chcę się wtrącać, ale jestem cyrkowcem, który jest winien komuś przysługę. Z radością ci pomogę. Dzięki. Świetny z siebie kumpel.
Wzrok mamuta. Imponujące. Ale glebnąłem. Gdzie on wylądował w ogóle? O Jezu, nie. Może tam gdzieś jest, jeszcze zobaczę, bo to już i tak się wracamy tam. Nie, nie ma go tutaj. Dobra. Mamut w kieszeni. O Jezu, nie. Jak on wygląda. Ja muszę sobie nalać chyba znowu. Dobra, i teraz już wszystkie mam te oba miejsca mam porobione, więc wracamy. Kingi, exactly, mate. I remember some parts, that's why I progress quite fast. Nie mogę tam wrócić. Wiaderny wypatroszy mnie za zwinięcie księgi i czarnej dziury. I to miałem mega rozminę. Jak my wrócimy, że się nie da wrócić, bo no jak wrócić? No grawitacja, nie? A teraz będzie. No pewnie, że dopalacze są. Kieszonkowy mamut. Yes, this is pretty tough, because lots of things don't make sense. Ze składnikami. Świetnie. Gdzie to wszystko jest? Aha, no. To teraz ja. Tak, jak? Co to nam da? Co to nam da? Mamut, co nam da? A dla niego? Aha. Co to właściwie jest? Aby stworzyć magiczną księżniczkę, potrzebujemy szerokiego uśmiechu, który poznał dotkliwe zimno. No i? Mamuty mają bardzo szerokie uśmiechy. No i bardzo marzły. Ten się jakoś nie śmieje. Liczę na ciebie. Znasz jakieś fajne dowcipy? Co to jest? Chodzi i bije. To stary jak świat. Zegar. Dresiarz. Mieszkał w lesie i nie zna młodzieńców z paskami na dresie. Czy to był szeroki uśmiech? W miarę. No, to jakoś nam idzie. Czy to wszystko? Czego jeszcze potrzebujemy? Jeszcze to. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, musiałem znaleźć to. Jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. To powinno załatwić sprawę nieśmiertelnej magicznej księżniczki syrenki. A co z częścią Oninti? Violet, nie wszystko naraz, uspokój się. Chcę walczyć jak ninja. Lepiej coś wykombinuj. No. Książka, bo wiedza to potęga. Aha, to nieważne. Nie, no coś tam było, pamiętam jeszcze na dole tutaj, chyba. Albo co tam, no bo wszystko inne było zrobione. Odnajdziemy zaraz co trzeba, spokojnie, czat. Zabił grzyba. To se pożył. Nic, teraz lewo czy prawo? Co będzie po lewej stronie? Bo to, co trzeciego szukam, to chyba było po prawej, ale... To coś się zmieni? No nie, jest tak samo. Mogę sobie podejrzeć to. A tutaj się nic nie da kliknąć. Zdjęcia jam ustnych w holu. Klasyka. I są... A ty to przypomina w sumie też to szkiełko, o którym patrzą dentyści, nie? Takie wielkie. Bez jaj. Ile elementów. Kiedy Minecraft? Nie no, Minecrafta prędko chyba nie odpalę, jeszcze tak... O, zmieniła się obsada. Kim jest ta olśniewająca istota? Kto? Masz na myśli... Wskazał palcem. Pomijmy słowa. Ta piękna dama nie wyjdzie dziś stąd sama.
Zawadiaka. Witam. Czy te wąsy są ci jeszcze potrzebne? Raczej tak. Dlaczego pytasz? Jestem doktor Tadziu Rzeźbiarski, najlepiej opłacany chirurg plastyczny w okolicy. A oto moja żona, Ela Samoróbka Rzeźbiarska. Zrobiłem ją u siebie z usuniętych części ciał moich pacjentów. Tak sobie wykombinowałem, że może mógłbym wykorzystać jakoś twoje wąsy, aby upiększyć moją małżonkę. Fetyszysta wąsów u kobiet? Niebanalna. Bardzo ekscytujący wieczór. Bardziej ekscytujący niż ci się to może wydawać. Chyba tutaj nie pasuje. Wyluzuj, jest w porządku. Przez całe życie starałam się zapoznać z personami z wyższych sfer. Lecz zawsze coś mi nie wychodziło. Nie lepiej więc dać sobie spokój z tymi bogatymi sztywniakami i spokojnie żyć... na przykład w wiejskiej, sielankowej głuszy? Wiejska głusza, dobre sobie. Teraz mam kasę taką samą jak oni, nie słyszałeś? Przecież wygrałam w środę miliard. Teraz kupię tą całą kolekcję, żeby pokazać, iż mam nie gorszy gust od tych wszystkich nadętych bufonów. Szatański plan. Kupić zęby bogatych ludzi, żeby pokazać swój gust, to ma sens? Dość gadki, szmatki. Chcę kupić te słynne zęby. Moja córeczka? Nie, są bardzo zajęte. To znaczy, wszystko w porządku. Bo to jej córka stała się ogrem, którego próbujemy odczarować. Dobrze się bawisz, kociątko? Dobrze się bawisz, kociątko? I wtedy mnich pyta się żółtego królika, gdzie jest Józef Tkaczuk? No i ja powiedziałam, no nie wiem, ale może znajdziemy. Och, znalazłam, patrzcie jaki mam piękny lakier. Jedna z tych postaci, których się za bardzo nie lubi chyba. Nie będę się bawiła w zapoznawcze ceregiele i od razu zaznaczę, że mam kupę kasy. No i pochczam. Rawa, różowy przyjacielu, jestem Zenon Wielka Wydma. Strasznie fajnie cię zapoznać. Czy jesteś może jakoś spokrewniony z Piaskiem Piaseckim Plażą? Jestem jego największym fanem. Mam wszystkie jego płyty. Jesteśmy z Piaskiem Plażą niemal jak bracia. Właśnie wydałem nową płytkę. Będzie hitem. Wiem to! Nie wątpię, człowieku, nie wątpię. Jesteś wielki. Człowiek. O tak, człowieku, dokładnie tak. Powtórz to jeszcze dwa razy. Nie wątpię, nie wątpię. Tak, człowieku, jeszcze raz. Nie mogę, mam kupę spraw na głowie. Boże, to ciężcy ludzie. To jest chyba tak, jest coś. Pasek czarny. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się czarny pas. Fantastyczni ludzie. Nie bardzo ktokolwiek z kimkolwiek rozmawia, ale jest dobrze. Człowieku. Czy on też będzie śpiewać? Nie, oby nie. Oby nie. Gumkoma. Oby nie. Tak, no specjalny mod do StarCrafta z Cezarym Pazuru. Dobra, idziemy. I to już ten czarny pas, żeby ją uzbroić. Ją. Przybywam ze składnikami. Świetnie! Gdzie to wszystko jest? Głowę dam, że ten czarny pas tak uzbroi naszą małą księżniczkę, że bez trudu będzie mogła położyć dorodnego wielbiciela siłowni. Tak, tak, raczej będzie na YouTube. Kadabra, niech czar się dokona. Niech się zjawi księżniczka na miejscu tego potwora. Nie wygląda za zdrowo. O, a jednak... Ty jesteś... księżniczką umierającą z głodu i zakręconą z pragnienia. Fantastyczna przystawka. Własnym oczom nie wierzę. Zadziałało! Jesteś... Nie. Rip. O, lewicuje. Odpoczywa lewitując.
spoczywać. Lewicuję. Mały relaksik pod sufitem. Oszalałeś? Właśnie zeżarła moje zatrute jabłko. Zabójcze jabłko. Rany, Julek. Co teraz będzie? Umrze. Kurczę, co za dzień. Słyszysz mnie? Takie dni jak ten trzeba przespać. Zawsze patrz na jaśniejszą stronę problemu. Pamiętaj, że wciąż jesteś... masz rację, masz przechlapany dzionek. Co my teraz zrobimy? Nie panikuj, przecież cała ta akcja z otrutą śpiącą królewną to standard. Przecież w każdej bajce pojawia się ten motyw. No oczywiście, że wiem, jak odwrócić to zaklęcie. Nigdy nie mówiłem, że tego nie wiem. Tak na dobrą sprawę, zaklęcie nie stanowi tu żadnego problemu. Od razu mi lepiej na tanku. No to dawaj, ulecz ją. I napraw przy okazji resztę mojej księgi wiedzy. Tak, mogę odwrócić to zaklęcie. Niestety, nie mogę uczynić tego teraz. Problem w tym, że będę potrzebował nowych magicznych składników, żeby odczarować śpiącą królewnę. Nieśmiertelną, magiczną księżniczką. To się gada. Nięcia. Lewicuje i gada. Syrenkę. Rozumiem. A jakie składniki będą nam potrzebne? To bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest banalna. Oświecisz mnie? Tak. Jasne. Aby ocucić otrutą księżniczkę, potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy? Ta, luzik. Rusz się, różowa pantero, bo życie tego dzieciaka wisi. To jest... lewicuje. Lewicuje na głos. Czy twój głos się zmienia? Chyba przeżywasz mutację nieco wcześniej niż twoi rówieśnicy. Cieszę się, że mogłem przy tym być. Life, nie wiem do końca, co masz na myśli przez to, co tutaj piszesz. Co masz? Boż, z mamutem nic już się nie da, on będzie tak się uśmiechać i patrzeć do końca gry. Już mi się to podoba. Ośpiesz się, różowy! Musimy obudzić Violet! No chyba nie ma wyjścia. Jolo. Chyba, że coś tam się zmieniło w tym. Mogłoby się zmienić. Musiała zeżreć to jabłko, bo inaczej gra by się skończyła. Wiecie, o co chodzi. I teraz są nowe loka. Żyrafy i... nie mam pojęcia co. Nie wiem co to jest, nie wiem czy chcę wiedzieć. Byliśmy najpierw tutaj. To wiadomo, że będzie gruba akcja. Balon! Świetnie! Jakiś... kolejne strony z mojej księgi wiedzy! Jakiś nienapompowany ten balon. Ona nie twerkowała. Już za kilka chwil wejdziecie do tego kosza i wzniesiemy się w powietrze. Wtedy rozpoczniemy naszą podróż nad rezerwatem Masajów Mara. Ruszymy w kierunku Jeziora Wiktorii. Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. Najgłębszym jeziorem jest zaś Bajkał, ale to już inna historia. Maja Jeżowska będzie nam śpiewać o Masajach? Oho! O rany! Urwał się uchwyt od linki, regulującej moc palnika. Potrzebuje czegoś, żeby go zastąpić. Brawo. Nie, nie, to nie jest dobra nowina. Czekajcie, ja to muszę roz... O, można iść na lewo też. Nie pamiętam tego. Tutaj wiecie, trzeba rozgryźnić. Trzeba uchwyt, tak? Proszę cię, znajdź coś, co by zastąpiło uchwyt. Inaczej nie wzniosę się z turystami ani na milimetr. Był gorzej napompowany ten balon jeszcze chwilę temu chyba. Ej, w lewo można iść? Co tam będzie? A, to można w lewo i w prawo chyba. Chociaż nie wiem, czy można w prawo. Już się gubię. Oho. Jacie. O, coś tu jest. Ojejku. To mi wygląda na dziób ptaka. Jakie to smutne. Czy ja wiem?
Dobra, to lwa zaczepiamy. Tam jest lew, król dżungli. My, lwy, podróżujemy w stadach, dochodzących nawet do 37 osobników. Nasze samice są mniejsze od nas i polują w grupach. A pomijając gadki dla turystów, to jak leci różowy. Leo, kolacja, chodź tu. Już idę, kochanie. Cześć, jestem zebra. Jem rośliny. Trochę mam przerąbane, bo ciągle ktoś chce mnie zjeść. Całe szczęście, że mam te paski. Dzięki nim polujące na mnie drapieżniki często tumanieją. Tak, tak, to było. Pamiętam, że faktycznie, bo ma, inaczej patrzą, inaczej widzą drapieżniki niż ludzie i faktycznie te paski działają. Ciekawa sprawa, bo wtedy drapieżnik nie wie, czy ona biegnie w lewo, czy w prawo. Jest to takie nieoczywiste. Ale jak to się wykształciło w ogóle, nie? Słonie są największymi żyjącymi ssakami lądowymi, wiedziałeś? Jesteśmy inteligentnymi zwierzętami. To możesz mówić, to na pewno. Ale pomogło. I tak skończyliśmy w cyrku. A szkoda, szkoda, bo teraz jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Niektórym ludziom bardzo podobają się nasze kły, więc kłusownicy wciąż na nas polują, aby je zdobyć. Straszne stworzenia z tych ludzi nie ma co. Serio, słonie są zagrożone? W każdym zoo to tego jest milion. Dawać owoc. Honorowy dawca owoców. Snake'a nie da się kliknąć, co? Może. Szkoda. Chciałem zrobić dobry uczynek. A, dobra, nie da się jednak. Szkoda. Chciałem zrobić dobry uczynek. A, tutaj jest taka Szkoda. Sytuacja. Chciałem zrobić dobry uczynek. Dobra, nie, no ich nie będzie tego chyba chciał. Jestem nosorożcem. I wierz mi lub nie, ale jestem zdeklarowanym wegetarianinem. Czy wiesz, że 3 z 5 gatunków nosorożców grozi całkowite wyginięcie? Trudno, no. Ludzie polują na nas ze względu na nasze rogi. Podobno mają jakieś magiczne moce, ale ja tego nie zauważyłem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to straszne dla naszych rodzin. Żyrafa jest najwyższym żyjącym zwierzęciem. Czasem dorastamy do 6 metrów. Ale, ale nie tylko szyję mamy najdłuższą. Oto język ma 0,5 metra. Mogę zlizać lizaka jednym lizgnięciem. Witaj w Narodowym Parku Mara, rozciągającym się na ziemiach Kenii i Tanzanii. Możesz tutaj obserwować coroczne migracje antylop. Każdego roku prawie 1 000 000 z nas wędruje w poszukiwaniu wody. Wiele z nas padnie ofiarami lwów i hien, ale takie już jest życie. Trochę zasysa, ale w ogóle w porządku. Trochę zasysać. Witaj w Narodowym Parku. Wiele z nas Jestem hiena. Nieszczególnie mnie lubią, ale za to mogę zjeść wszystko. Żywe, martwe, stare, młode. Obojętnie co tam ma. Najlepsze, że ona brzmi jak ta stara baba. Cześć, jestem gepard. Zagrożony gatunek, jakby nie patrzeć. Gepardy są najszybszymi zwierzętami żyjącymi na ziemi. Wyciągam ponad 100 na godzinę i nawet się przy tym nie pocę. No to nara. Już? Co? Już poszedł? Kurde. Ej, ty mogę iść w lewo, a mogę iść do balona? Bo przy balonem to przyfrunąłem, a mogę iść w lewo dalej. Co tam będzie? Jaka edukacyjna w ogóle. O. Chodzisz od misjonarzy? Coś za różowa ta sutanna. Cały świat uważa, że my, Masajowie, musimy zmienić naszą tradycję
by uniknąć zagłady. To nie do końca prawda. Potrafimy się przystosowywać. Kiedy trzeba, zaprzestajemy hodowli i zaczynamy polować. Jeśli to nie wystarcza, żywimy się roślinami. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie podczas emutai. Podczas emutai? Emutai oznacza czas klęski. Mój lud przeżył wiele klęsk i katastrof. Jedne straszne i okrutne, inne zaś nieco lżejsze. Choroby atakowały nasze stada, lecz mimo to przetrwaliśmy. I wciąż jakoś sobie radzimy. Tak długo, jak mamy nasze stada, tak długo przeżyjemy. Może mało wśród nas fajnych japi, ale to ich problem, że nie potrafią zrozumieć, iż ktoś może żyć szczęśliwie zupełnie inaczej. Jak to jest z tymi stadami? Wygląda na to, że każdy Masaj ma swoje stado. Dlaczego? Niech oni ci odpowiedzą. Chłopaki, dawaj ta. Oho! To będzie ta Maja Jeżowska, czy jakaś tak? Tak? Nagle o Masajach mamy piosenkę. No i będzie ciężko, będzie ciężko. Obiecał, że mu krowy da, że krowy da. Bóg rzekł Masinto, zbuduj dużą zagrodę. Nazywamy kraj. I w pracy nie ustawaj. Tak Bóg powiedział. Wbijaj więc zapalem pal. Zapalem pal, wbijaj. A na imię miał Masinta. O Boże, ciężko, ciężko. Bóg uśmiechnął się do niego. Dawaj w kampanię, spokojnie będzie. Obiecał, że mu krowy da. Myślę, że o 21.30 śmigniemy kampanię. I Masinta dziękował Bogu za to i spytał, co może w zamian dać. Cię szajdary zrobili. Rzekł Masincie, to ode mnie dar. Lecz Bóg także go przestrzegał i rzekł głośno, że, cytuję, nie próbuj podglądać mnie. Stada z nieba szybowały w dół, jakże dziwne było. Lepsza gra od Lola. Na widok ten gość jeden krzyknął, co czuł. Masinta chciał, by Bóg nie myślał, że to on. Zrozumcie go. Ta historia nie jest jedyną przyczyną, dla której Masaje gnają bydło. Jest jeszcze aspekt ekologiczny. Dużo chodzenia w poszukiwaniu wody i świeżego pożywienia zapewnia zdrowie koczowniczym ludom. A nie mogli się do Europy przeprowadzić? Teraz to modne. Dobra, uff, no, za nami jest już piosenka. Ej, z nimi też można? Są drobne różnice. Dziś powinniśmy się radować. Moja żona urodziła dziecko. Trzeba to uczcić. Uczcić biesiadą. Ale moje stado jest zbyt wycieńczone suszą i nie mogę teraz zabić byka. Z pewnością moi sąsiedzi pomogliby mi przy takim wydarzeniu. Ale wszyscy zaprowadzili swe stada na żyźniejsze ziemie. Nie możecie zarżnąć kozy albo owcy? Te zwierzęta jemy codziennie. To zbyt wielkie święto, aby jeść dziś codzienną strawę. Może mógłbyś coś zasponsorować, Może coś wymyślę. No mam panterę. O. Nie, nie nada się. Potrzebujemy mięsa. A, musi być mięso, bo bez mięsa to nie ma biesiady. Dziób. Może to się jeszcze coś uratowało. To dziób świętego ptaka. Jak zginął? Świętego ptaka.
A, tego jeszcze. Od dzisiaj jestem pełnoprawnym mężczyzną. Przeszedłem dziś mą inicjację. Dlatego moja głowa jest ogolona i pokolorowana czerwoną ochrą. Już wkrótce będę mógł się ożenić. Fajna akcja. Moje gratulacje. Trzeba będzie coś zrobić z tym, żeby chyba odczarować, czy tam coś zrobić. Ej, tu też można wejść? O. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. My też mamy stada, nie jesteśmy Masajami. Święty ptak, nie brzmi źle. Dobra. Czyli tam w prawo jeszcze nie poszedłem chyba, nie? A, tutaj też można kliknąć. No. Ej, nie da się iść w prawo? Myślałem, że się da iść w prawo. To już wszystko? No, w sumie to nie było mało, ale... A uchwyt? Nie wiem. Powiem ci szczerze, że kiepsko ci idą poszukiwania. Dziób nie może służyć za uchwyt. To też, nie? Jak to ma nam pomóc? Kombinuj, chłopie, no, kombinuj. No, trzeba iść chyba do innej lokalizacji. Pasywna agresja. Nie, już tu byłem. Dobra, teraz tu. Dam mu świętego ptaka. O Boże. Cześć, chłopaki. O, mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik, Różuś. To łódź rybacka. To może złowimy jakieś sztuki. Zaróżowyś, przyjacielu. Zaróżowyś, przyjacielu. Nie wiecie przypadkiem, co może być nośnikiem duszy ludzkiej? Nie mam pojęcia. Jesteśmy bugisami. Przerażającymi bugisami. Handlarzami i żeglarzami nieobawiającymi się najstraszniejszych monsunów. Swoją drogą potrzeba trochę wiatru, aby powstał dobry monsun. Jak byłem mały, słyszałem o was wiele strasznych opowieści. Nie dziwię się. Jest tylko mały problemik. Opowieści były straszne, a tutaj... Przecież to niemal sielanka. Łódeczka, słoneczko, rybki. To nasi przodkowie byli strasznymi piratami, grabiącymi wszystko i wszystkich wokół. Kto stanął im na drodze, ginął. My ze względu na czasy musieliśmy trochę wyluzować. To zaczyna mieć sens. Ale... Kilka miesięcy temu sąsiedzkie plemię Bugisów zaatakowało statek wyładowany bogactwami. Wyrżnęli i wszystkich na pokładzie. To nie było zbyt miłe ze strony sąsiedzkich Bugisów. Tak, teraz gdy liczą pieniądze, pewnie im przykro. Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. Spróbuj tak. A, to już było, dobra. Pójdzie szybciej. Co mogę im zajumać? O! Coś puściutki ten garnuszek. Załoga musi być głodna. Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować. I o jedzenie, żebyśmy mogli się podziwić. I o pieniądze, zdrowie. Piękne kobiety czekające na przystani i o... Przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie, przesadziłeś. Łatwo ci osądzać. Wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu ładnych parę dni i nic, ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną Padę. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. Czwarta ściana, tak, została uderzona. A my tu na deszczu, wilki jakieś. No nie da się. Po co nam to? Po co nam?
Dobra, to musi zadziałać. Po co nam to? No bez jaj. Głodni są i o nie, tego to nie jemy, o Jezu, co, to ma gluten? Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. Racja. To płetwa i ogon wielkiego rekina. Po kiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon? Powód jest bardzo prosty. Pieniądze. Pieniądze? Potworne. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko? Taka lajfa, koleś. A, sorry. Nie. Coś tu jeszcze było? Wiem, że się dawało chyba do wody wskoczyć. YOLO! Mamuta na pół jedną, pół jutrówkę, Masają drugą bogwistę. O, jest delfin. O, tu się wydarzyło coś. To pamiętałem. Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą ci się skorupiaki. O, skorupiaki. Co to jest to? To jest wyjście? A tak, to jest wyjście po prostu. Yo. A ten nas nie dojedzie? Stary, pomożesz? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocięli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej, pretensjonalnej restauracji. Gdzie ty biały Może jesteś? Być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał? Ale bandytyzm. Rekinie, nie łam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy, albo nie nazywam się Różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, Różowa Pantera. Ale nie. Resztę też wiedzą. Tylko płetwy faktycznie, bo to... drogie musi być, no bo mało tych płetw jest w porównaniu do mięsa, no to tak, to musi być drogie. Cześć! Jestem wężem morskim. W moim ciele jest tyle trucizny, że bez trudu mogę powalić 70 dorosłych mężczyzn. Jestem najbardziej jadowitym wężem świata. Czaisz bazę? O! I leżeć mi w tym worku, dopóki nie wypuszczę. Może zburzę imidż twardziela, ale mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. Dobrze, wąż do wora, a wór do jeziora. Co to jest to? Rany, Julek. Ta murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Może ziemniaczka? Może... gdybym ją czymś nakarmił, czułbym się zdecydowanie bezpieczniej. Strugami bez sensu. Nie da się. Ja tego nie jem, ale podobno ludzie lubią z tego robić zupę. Damy tym łajzom na górze. A zaatakuj o tym. Czekaj. Dziób to kanał. Mamutem. Okej. Nakarm ich rekinem. Jaki wymyk z pomocą ogona. Nice. Super. Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Można. Hej, panowie! W tym garnku jest tyle żarcia, że powinno starczyć dla wszystkich. Super! Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Jakim się oczy zaświeciły. Przecież to i... doskonałe! Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. Skąd wodę mieli? Teraz, kiedy wszyscy zajadają się zupą ze skorupiaków, pewnie nie zauważą, że zabrałem im płetwy rekina. Nie mam pojęcia już. Doskonałe! Doskonałe, tak jest, doskonałe. Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. Pod nosem mieli.
Homestar, siema, witam mocno. Co, na oceanie wody chyba nie brakuje? No tak, pewnie. Smacznego. Czy ta morena nas nie dojedzie? Bo to nie wiem akurat. O, a jednak się uda. Tamten zatorował. Ale jazda! Znów mogę pływać i cieszyć się życiem! Super! Dzięki, stary, wielkie dzięki! Wiesz, tak sobie myślę, że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę. Trzeba nad sobą pracować, no nie? Spoko, niezły pomysł. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Utknąłem na tej łajbie, zaś na powierzchni jest bezwietrzna pogoda. Może mógłbyś mnie podrzucić? Jasne, cała przyjemność po mojej stronie, różowa rybo. Różowa rybo. A ona co chciała? Czekaj. Coś do żarcia. Rany Julek, ta murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Może... gdybym ją czymś nakarmił, przypomnę, czułbym sobie się zdecydowanie bezpieczniej. Dobra, ja muszę chyba wyjść, tak? Żeby na inne wyspy płynąć. Dobrze. Progres. O, yo. A, faktycznie działa, dobra. Na wyspę smoków? Jak sobie życzysz? Wyspa smoków. Się złapał śmiesznie. Animacja. Nie mogę. A to jest powrót. A nie, znajdę wyspę, a tu na łódkę, dobra. Szukam, czy można coś kliknąć. Ale chyba nie. Karty z mojej księgi wiedzy. Nice. Lepiej stąd spadaj. Ratuj się, póki żyjesz. Chyba, że chcesz, aby pożarły cię te ohydne warany. Nienawidzę waranów. Znak mówi, że w okolicy jest ich całkiem sporo. Te potwory wędrują sobie bez przeszkód po całej wyspie. To jest guziec. Jakaś świnia z Afryki, nie? O, mogę wejść na to. Niezły widok. Niezły widok. A. Niezły widok. Czekaj. To nie wymyślę póki co nic. Mam tylko... to wszystko, co tu mogę zrobić? Oho! No to Houston, mamy problem, czekaj. Muszę jakoś coś, tak? Momencik. No, ziemniaczka. Nie chcę ziemniaczka. No nie, no tu się raczej nic póki co nie robi. Na kolejną wyspę, nie? Wyspa Komodo? Do dżungli Borneo! Pumba. W sensie to jest Pumba? Wacki? Nie wiem, Ernie do końca to zagra. Nie wiem, czy... pasuje na streama. Ale to chyba nic nie będzie. Jak inaczej od razu? O, jest małpa. Yo. Jestem orangutanem, antropoidem. My, orangutany, jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Na wolności jest nas już tylko 5000, jeśli nie mniej. Może nie, bo to... orangutan znaczy leśny człowiek. Tak pies trochę. Stary, musisz nieco potrenować. Zapisz się na jakiś kurs albo co?
Czemu pocisnął? W tej dziupli są zamknięte ptaki. Coś musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i słabe. Pokażę im dziób tukana. Pomyślą, że to tatuś i wreszcie wylecą z tej dziupli. Zdumiewające! Niesamowite! Nie ma problemu. Uwiecznimy to wydarzenie tatuażem. Mam korzenie, które dadzą kolor. Potrzeba jedynie czegoś ostrego do wykonania malunku. Ostrego? No jest problem. Nie mogę iść. Jestem za słaba. Od 2 dni nie miałam nic w ustach. O, to ty chcesz ziemniaka. Albo węża. Jest. Owoce mi nie służą. No każdy gardzi jedzeniem, ty. Tutaj, tukanie, no chodź tutaj maleńki, podejdź. Nie zrobię ci krzywdy. O. Zwierzę nie pogardziło. Skakuj, mały. Mam dla ciebie zadanie do wykonania. Typowy człowiek. Zdumiewające. Yo. Wow. Chyba lubicie tatuaże. To nasza tradycja. Każde ważne wydarzenie uwieczniamy tatuażem. Kiedyś kumple robili sobie buldogi z napisem Legia. Ale to mnie nie kręciło. Ruszymy dalej, aż nie uwiecznimy tego wydarzenia tatuażem. A ty co, koala? Cześć. Jestem nocnym stworzeniem i mam ogromne, świecące oczy, którymi nie mogę ruszać. O. Ale mogę za to przekręcić głowę o 180 stopni. To też rzadko coś przegapiam. Czy jesteś nośnikiem ludzkiej duszy? Nie jestem żaden nośnik. Co się stało właśnie? Może wężem? Nasz węża. Nie, mój lekarz rodzinny zalecił mi ścisłą dietę. Zobaczymy. Nawet najstraszniejsze zwierzęta dżungli boją się tego węża jak ognia. A to tam gdzie indziej, tam, w tym innym świecie pewnie się to może przydać. No bo tu już chyba nic nie ma do zrobienia, nie? Może kiedyś światy się zrobiły duże. Nie. Coś ostrego trzeba będzie od tych Masajów, ale Masajowie to byli gdzie indziej. Boże, mój mózg nie ogarnia. Jeszcze bym tutaj poszedł i zobaczył, co to jest, ale... Dobra, najpierw tu. Tam w ostateczności. Jak to zielone gąsienice dało się zebrać? Nie wiem, czemu to sprawdziłem, ale... Dobra, zaraz będę kończył ten. Śmigniemy w kampanię. Czekaj, bo tu coś było. Nie chcę ich straszyć. To zagrożone gatunki. Ha. Na pewno? Nie chcę ich straszyć. To zagrożone gatunki. Może wężem na tego. Nie chcę ich straszyć. To zagrożone gatunki. Trudno. Ty, halo, ja tu nie powinienem móc gdzieś pójść? A, no tak, bo to są ci Masajowie. Tak się zbugowało coś. Coś zaczyna zabawa, w końcu nie ogarniasz? No, wiesz, to pamięć dobra, ale krótka. No nie wiem.
Jo! To straszny wąż, może powinieneś odnieść go z powrotem do morza. Nie. To mój wąż. Wow, jaki ptak! To mój. Czekaj, a ten? A nie, ten jest. Ej, halo, bo ja mam tylko węża i tego, to trochę mało. No dobra, to by wypadało, że tylko już mogę iść do tych naszych super. Skąd Masajowie wiedzą, skąd jest wąż? No dobrze, mówisz, dobrze, to dobre pytanie. Czy oni tylko hodują bydło? Tak, co za repazura. Czy widziałem złość progamerów? Czekajcie, jeszcze poproszę Strega, muszę tutaj. Jeszcze tutaj tylko skaucik szybki i idę na kampanię. A może tu coś było, kurczę? No jak przeoczyłem, to się rozczarowałem. No, zaraz. Ale tutaj coś ostre. W sumie zęby są ostre, nie? Zębem zrobić tatuaż. Coś im tutaj gwizdniemy? Nakrętka, nie? Tutaj jakaś szczęka jest. Ty, jest ogień. Co jest ogień? Wow, jak piec hutniczy. Wow, jak piec hutniczy. No tak, dokładnie, prawie to samo. Ej, serio, tu nic nie ma? No to trzeba iść na lewo. Indy Pantera. O, w końcu jedzą. A po jedzeniu ma być ten, licytacja zębów. Ja, jaka góra jedzenia tam jest. Jak na weselu. Sama upiekłam te ciastka z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to. Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentysty. O, no. Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon murowane. Ktokolwiek powiedział, że gołąb jest bezwartościowym ptakiem, nigdy nie spożywał go w tym sosie. Te gołąbki są boskie! Gołąbki, bo gołębia jedzą. Niech was nie dotknie słów mojej głębia, lecz za skarby żadne ja nie zjem gołębia. Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. To był tylko żarcik. Klaudio, powiedz jej. To taki żarcik bardzo bogatych ludzi, pani Izumi. Wyrobi się pani. Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. To był tylko żarcik. To tak... Ciężko, ale idźmy dalej. Ty, ja tu coś mogę... Grecka sałatka. Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. Wszedł typ to i po prostu... Muszę dbać o linię. I po prostu zajumał im ze stołu. Podoba mi się. Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Co to się dzieje w ogóle? Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Cóż za wyrafinowane potrawy. Musiały kosztować majątek. Ktoś ciasteczko chce? Filip, nie dostaniesz gołąbka, dopóki nie dokończysz wątróbki. Tak, tylko ty pozostałeś przy przystawkach. Pospiesz się trochę. Delektuję się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzęcia. To barbarzyństwo! Co
proboszczaka tak tutaj od razu, tam gdzie portfel od razu. Ty, coś mamy. Jakie ładne odbicie. Ej, złam coś ciasteczko. To przekąska czy jak? Kurde, ale kto to może zjeść? Może później coś przekąszę. Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Jakieś zwierzę chyba musi to. Żadnych ciastek. A tego nie widziałem w ogóle. Nie jestem specjalną wielbicielką czerstwych wypieków. Nie, dzięki. Muszę dbać o linię. O nie, nigdy nie jem przygotowanych przez siebie potraw. Zawsze mądre. To jest takie twarde, że nawet moje super szczęki mogą tego nie wytrzymać. Prowadzę bezsensowne rozmowy. Jem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? No ja mam odsłonię te zęby, nie odsłonię. No ileś tu inzeju macie jeszcze na tym stole? Dobra. Tylko co ja to mogę? Dawaj ciastkiem przez świat zwierząt. No tak będzie teraz. Tak będzie. Ty, a właśnie, może tego tukana trzeba było komuś zaoferować do jedzenia? Jeszcze myślałem, czy by temu nie dać się. Czekaj, czekaj. Masz, masz. Wyrazy wdzięczności. Co on to? On ma reakcję na to? Jakież to jest niehigieniczne. Dawaj, ciastko. Mam wrzody, proszę pana. Muszę uważać na to, co jem. Siema, kablosz. Boże. To jest piękne. Poczekaj, może on? To mi wygląda na robotę mojej mamy. Fuj. Kochająca rodzina. Może wiaderny skosztuje. Nie mogę, dobra. No nie da się już. Czekaj, tu były te wyspy? Tak, tu były te wyspy. Ankietę? Ej, może ktoś zrobić to, Chaman? Dałbyś radę zrobić? Na Strawpoolu ankietę? Czy kampania Legacy of the Void, czy dalej Różowa Pantera? Tak na szybko, Strawpool. Czy mam kryzys giereczkowy? Nie. Ty, a teraz może im się złamie ząb? I dzięki temu... Trochę jak przycisk do papieru. Przycisk do papieru? Nie mogę. Nie wolno jeść nam ekstremalnie twardych ciastek. Bo wy wiecie, co to są ciastka, no oczywiście. No, dzięki to, Chaman. Kurde. No ale przecież tamten guziec tylko jest. Na wyspę smoków! Albo właśnie tej murenie, no. Bo ona też była głodna. Wszyscy tu są prawie głodni. Nie, ale ten w sumie ten nie był głodny. Ten guziec. Nie, on jest wystraszony. To co jeszcze mam go bardziej wystraszyć tym wężem? To już chyba nawet próbowałem. Nie, to będzie na co innego. To pewnie na te komodo będzie. No, to coś. Zawsze możesz wrócić na łódź. Come on the boat. To byle sandale brzmi jak barbarzyńcy z Diablo 2. To Wise już tylko jedzą, dobra. Dawaj, popływamy. Pantera gniecie kampanię obecnie, tak?
Teraz zobaczę na tym, na telefonie, żeby tutaj, bo to się może skraszować, zepsuć, czy coś zrobić. Moment. Może znajdę jakieś dobre jedzenie w domku trzepniętych stomatologów. A, ty nawet powiedziało, nie? Że znajdę ciastko w domku trzepniętych stomatologów. Co tam masz? Pieczone smakołyki. Brzmi apetycznie. Oj. Auć! Złamałem ząb. Przykro mi, rybeńko. Czy ty wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? Czy ty wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? No przykro mi, rybeńko. Czekaj, jaki był link? Kurczę, ktoś może jeszcze raz wkleić link? Strafpool. .com/3w1rp4. Czemu jest jakiś X w ogóle? O co tu chodzi? Dobra, obym dobrze wpisał. Czyli co, zaraz idziemy do... o kurczę, na tutaj. Wyspę smoków? Jak sobie życzysz? Czy na wyspie smoków? Nie, na tę drugą, już sobie przypomniałem, kurczę. No i jest Pantera, jest większość głosów. Kampania Legacy of the Void, a. Sorry, tutaj się machnąłem. Niech to wygląda. Nie mogę. Do dżungli Borneo! Stary pazura w roli Pantery perfekcyjnie. Dobra, jesteśmy w dżungli. Spotkajmy naszych tubylców. Aborygenów. Dobra. To ma sens, ale nie wiedziałem, myślałem, że zęb to w domu tych ludzi. A tam tyle zębów, nie ma żadnego zęba. O, i teraz cyk. Zębem będzie rzeźbić. Ząb Mureny. Doskonale. No tak to działa, no. Przyjmij to jako dowód naszej wdzięczności. Dzięki. Musimy kontynuować naszą wędrówkę. I będzie piosenka jeszcze może jakaś. Czekaj, ona była głodna, tak? Lepiej się pośpiesz, reszta już się zbiera. Nie mogę iść. Jestem za słaba. Od 2 dni nie miałam nic w ustach. No to nie. Zawinęliśmy jedzonko, ale w sumie to nie wiadomo, czy zawinęliśmy. I teraz pamiętam, że chyba... Ja nie jestem chyba tu, gdzie być powinienem. Cyk, od razu czarna dziura. Robaki? Jakie robaki? Jeszcze muszę zobaczyć te robaki. Może ptaka zje. Bronx w ogóle, mega dziękuję. To było 17 minut temu, ja to widziałem. Ile to już czasu? To już prawie 2 lata. Bardzo dziękuję, Bronx, za wsparcie. 20-letnie, znaczy 20-miesięczne. Pozdrawiam. I teraz uwaga. Idziemy do tego Wacława przy balonie i to będzie jako uchwyt robić. Ten pierścień. O, to. Mili państwo, to było straszne. Oj, no. Jedziesz. Świetna robota, przyjacielu. Przyjmij to w podzięce. Na zdrowie. Co, butelkę dostałem? Kurczę, niekiedy naprawdę żałuję, że jestem postacią rysunkową. No cóż, może szampan przyda się na przyjęciu. A na przyjęciu, że tam. No dobra, to idziemy.
czy widziałem grupę na Asusa? Tak, tak, zerknąłem tylko, bo Kasim wkleił, ale tak jeszcze się nie przyjrzałem im. Asus będzie od piątku, jakby co. To nie jest gra dla dzieci. Więc jak idziemy. Może co za łajza tutaj musiała zjeść to jabłko i teraz pantera musi biegać tak. Da się speedrun. O, da się w spację wcisnąć i przyspiesza. Możemy pominąć przykry etap chodzenia. Sick. Ale komu to mam dać? Nie, może później. Wystarczy, Różowy, wystarczy. Jestem już wystarczająco nabąbelkowana. Przona chciała szampan, był na początku gry, było, że dostawca szampana jesteś za wcześnie. Nie piję, dziękuję. Nie, dziękuję za szampana. Hej, Filip, dostaniesz butelkę importowanych bąbelków w zamian za wątróbkę. Wątroba? Chcesz moją wątrobę? Nie twoją wątrobę, tylko tę drugą. Zapasową. Dobra, umowa stoi. O. Te wybiady przy stole. Sobie mogą od razu użyć czarnej dziury. Tak, tak. Idziemy do tych właśnie teraz Masajów. Żeby im to dać. Wygląda makabrycznie. Szczerze mówiąc. Halo, gdzie on użyje? Gdzie on idzie? No tutaj, dobra. Tutaj jest animacja zrobiona. Jestem smart? Nie, nie wiedziałem, że to jemu. Klikałem każdego po prostu. Ale nie pomyślałem, jak on chował to za pazuchę, że to w sumie może być mięso dla tych Masajów. Wątróbka. Śmiało, idziemy. Co ci Masajowie nam dadzą w ogóle? Ale co za takie małe, jedno, taki jeden pizdryk ich nakarmi? Chyba też to się jest niemożliwe, żeby tak się stało. Ale! Let's go! No i? Czy to wątróbka? Dziękuję ci bardzo. Mogę teraz świętować narodziny dziecka. Wkrótce ruszymy na lepsze ziemie. Mam wątróbkę. Kochanie, Różowa Pantera ofiarował nam wielką wątróbkę. Fajowo, nie? Wielką. Potężną. Dziękuję ci raz jeszcze. Uczyniłeś dobrą rzecz. Czemu zatem jesteś smutny? Pewna bardzo mała dziewczynka zachorowała. Nie może się obudzić. Cóż za okrutna tragedia! Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Pozwól, że zasugeruję ci pewną pieśń. To Olapa Oibor Inkera. Co to znaczy? Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Kumam. Może gdybyś skierował te słowa do czerwonego boga, zlitowałby się nad tobą i tym dzieckiem. Widzisz, istnieje dwóch bogów. Czerwony bóg i czarny bóg. Czarny jest dobry, czerwony zaś zły. Czarny istnieje tuż przy nas, czerwony zaś nad nami. Zaraz. Twoja głowa jest czerwona. Proszę, naucz mnie swojej błagalnej modlitwy. Nie. To nie jest tak do końca błagalna modlitwa. Będą śpiewać. To raczej stara pieśń. Wierz mi, ja już to tak zaaranżuję, że wyjdzie błagalny tekst pierwsza klasa. No więc jak to szło? Olapa Oibor Inkera. Olapa Oibor Inkera. A, dobra, Boże, się bałem. Olapa Oibor Inkera. Dzięki. Pomogłeś mi bardziej niż myślisz. O, ej, to zrobiliśmy questa ważnego w sumie. A coś jeszcze tu trzeba zrobić? Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stan. No dobra, dobra. Już mnie nie edukujcie z tych Masajów. Boże, już mi się PTSD włączało. Już nic nie przebije, strusia. Kurde, co tutaj? Nie, nie, nie mogę.
mogę rozstać się z tym maleństwem. No to nie, no jak nie możesz, to nie możesz. Ej, ale tamten balon odleciał, no to co? Słonie są największymi, jesteśmy... Czekaj. Różowy? Różowa pantera? Hej, to ty? Nie wierzę własnym oczom! Hej, chłopaki, chodźcie! To mój kuzyn! Siema, siema! Kurczę, własnym oczom nie wierzę! Światowa gwiazda tu, w sercu dżungli! Kopę lat, mój stary! Wciąż masz ryk? Oj, nie wiem, minęło już trochę czasu. Pewnie nieczęsto warczysz w tych swoich programach telewizyjnych i kretyńskich grach komputerowych, ale tak przy okazji odwalasz kawał dobrej roboty. Dzięki, stary. Bardzo ci dziękuję. Hej, spróbuj, no co ty? Za stare, dobre czasy! Pokaż, co jeszcze potrafisz! No może raz. Instynkt to instynkt! Jakby nie patrzeć! Ogień, dobrze. Ej, ale... Nie no, wąż wydaje mi się, że czego innego był, ale... Nie no, bez sensu. Dobra, czyli trzeba... No ale już coś mamy. To chyba przyjęcie w sumie. Weź zarycz. No i mam beczunię non-stop. Zarycz, no. Wąż ma smoka na wyspie. To jest swoje. Piękna, piękna sprawa. Coś o jakichś robakach tutaj słyszałem, nie wiem jakich. Tutaj co? A tu jakieś coś jest na tym. A nie, nie da się tego zmacać. Cześć. Jestem nocnym stworzeniem. Nie, dobra. Nie. Jest dziki. Czekaj. Czemu to mam? No wiem, że to jest do tego garnka, nie? To nie. Ona jest głodna. No to wykorzystałem, to zrobiłem. Może tam coś... Na tej drugiej wyspie? Na wyspę smoków! Z tą burzą zaryczał. Ryk. Za 100 tysięcy. Nie, dobra, zobaczmy. Co się lękasz? To tylko ostrzeżenie dla turysty. Co? A teraz da się. No to nara. Załatwi mnie jak nic. Jestem świnią ciężko strawną. Świnka, mała świnka. Daruj mi życie. Co ty? Zaraz cię wykończę. Muszę zachować łańcuch pokarmowy. Kumasz? O nie. Tak znienacka. Jak zimna posadzka. O Jezus. No dobrze. Ciężko. Jo. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Ja szybko do łazienki, wiecie, ale na serio. Że w mojej to naturze jest. Mam zęby, co łatwo wbiją się w sierść. Jedna kropelka mego jadu niesie śmierć. Mogę połknąć cię z kopytami całości, bo nie ma szans, nie zamierzam dłużej już pościć. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A
ta wyspa to Komodo. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest niebezpieczny ze mnie zimny gad. Mój język bacznie bada świat. Nie wymagam wiele, mam na wszystko smak. Może i na ciebie. Jaszczurko, nie za wesoło ci. Posłuchajmy, jak to brzmi, moi mili. Bo właśnie w tej chwili z Indonezji tu przebywam. Kanibal się nazywam. Przeciwników niszczę sam i przewagę zwykle mam. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd, że są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd, są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. Blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Fantastyczne. Boże, jaka dobra piosenka. Jeszcze raz bym posłuchał, jakby się dało. No, na szczęście się nie da. Wrócił wokal. Oho. No i co? Cześć, Linda. Co robisz? Przygotowuję sobie kanapkę z szynką, głupko. A teraz spadaj! Wiesz, tu niedaleko turyści rzucają martwe kozy. Nie trzeba za nimi biegać ani na nie polować. Zero problemu. Turyści po prostu chcą popatrzeć, jak jemy. Ja nie jestem taka jak wy, udomowione sługasy. Jestem porządną samicą barana. Była lepsza? I ganiała się za ochłapami od turystów. Po streamie ogarnę. Polować i składać jaja. Ja uwielbiam polować. Porządna samica. Zapomniał, warany z Komodo są także kanibalami. Zatem zrywaj stąd, jeśli nie chcesz, żebym cię zjadła. Tak, na czym to ja skończyłam? O, kość ma. I się skończyła kość. Różowy, błagam, zrób coś. No cóż, rozumiem, iż twoje położenie jest kiepskie, ale żeby od razu tak panikować... Spójrz na to filozoficznie. Albo się pomódl, będzie lepiej. Jaka samica, taka jajecznica. O Boże. Boże. Czy ja mogę turniej zaprosić na turniej w sobotę? A, możesz, może. Jezu, ja stąd uciekam. Nie, ja nie chcę uciekać. Trzeba z drzewa i... I nar! Racuj, co wrócę, będzie szynka? Nie, dobra. Ja wracam. Niezły widok. Różowy, błagam, zrób coś. No cóż, rozumiem, iż twoje położenie jest... Nie, to już było. Przepraszam, Linda? Waran z Komodo? O, kolejny turysta. Skąd wiesz? Bo tubylcy wołają na warany z Komodo ora. Dobra, niech będzie ora. Tak się zastanawiałem, czy jest jakiś sposób, abym ocalił tę biedną świnkę? O, jest ryk. Macie ryk, macie ryk. Dobra, tutaj na pewno wąż. Ja coś powiedziałem nie tak? Ej, mało brakowało. Wielkie dzięki, kolego. Pozwól, że dam ci to. Kanapka z szynką. Co to jest? A jak myślisz? To kanapka z szynką. Dzięki. Hej, krakowska sucha? To nie ze mnie. Myślałem, że to jest nieważne. A, i teraz kanapka na drugą wyspę, dobra.
Plot twist, wąż zabija guś. Do dżungli Borneo! O Boże. Tygrysem łami główki? A to mnie nie kojarzy. KRR Geralta. Jak widzisz, póki co nie. Nie spamuj. Dobra, udało. Ej, jakoś tak płynnie teraz weszła ta pantera, nie? Może chciałabyś kanapkę z... Pewnie. Dzięki. Aha! I po prostu wzięła, zniknęła. Cześć. Jestem nocnym stworzeniem i mam Halo! No jest problem. No mi to nie pomogło. Że ona se poszła. Także tego. A ja tam kość miałem jakąś jeszcze przecież na tej drugiej wyspie. No, no, właśnie teraz sobie przypomniałem o kości. Bogosz. Na wyspę smoków! Sorry. A kość komu? Kość, kość. Zagadki Lwa Leona. Halo, czemu nie mogę wykopać? No mało tu rzeczy do kopania. Czemu łopatę? Ale gdzie będzie łopata? No oszukalec. Bez kitu. Debate. Ej, no, co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja byłem teraz? Tutaj byłem. No to jeszcze go tutaj coś... Czuję, że musi być chyba teraz aktualnie. Ale to piłuje uszy, nie? Tutaj czuję, że nic nie będzie jak zwykle. Więc trochę bez sensu tutaj idę. Wow! Jak piec hutniczy. To się niewiele zmieniło. Nie wiem, sobie usiąść na tym. Dobra, najpierw do nich pójdę, skoro są blisko. Tyle rzeczy. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzę. Cóż za wyrafinowane potrawy. Dwa ciastko jeszcze jedno. Nie chcę, dziękuję. Cóż... Jakub... To był tylko żarcik. To... Łowca piksel. Klikanie wszystkim we wszystko, tak będzie. No bo niby jak inaczej przejść taką grę? Nie no, w łazience nic nie będzie, raczej. No bo nagle by się coś nie pojawiło, przecież to nikt nie chodzi, tylko ja. Obvious. Może tu coś się urodziło? Wiaderny musiał mieć trudne dzieciństwo. Nie no, nie mówcie, że muszę iść do Wiadernego, nie wierzę, że tam cokolwiek będzie. No to już było. Pośpiesz się, różowy! Tam na pewno nie. Na pewno nie. No i teraz najtrudniejsze, bo trzeba... A dobra, to może tam udam już. Mam błagalną mowę czerwonej głowy, dosłownie. W porządku. Potrzebujemy jeszcze nośnika ludzkiej duszy. Co by to nie miało znaczyć?
Dysk twardy. No nie mów, że coś takiego, no bo... Co? Pióro nośnika dusz. Oka może być. Świetna robota! Co ja bym bez ciebie zrobił? A ty masz cały czas tańczyć. Czemu nie zadziałało? No właśnie. Powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia czy coś w tym stylu? Abrakadabra, hokus pokus, maramokus. Ciężko mi to wyjaśnić, ale na samym początku czułem jakąś wielką moc, która cały czas mi pomagała, ale teraz ona gdzieś wyparowała. Samemu nic nie zdziałam. Nic nie wyczaruję. Musisz próbować dalej, Natalii. Nie możesz się poddawać. Nie umiem. Nie potrafię. No, jeszcze się rozpłaszczę. No halo! Kto nam tu pomoże? Co, mu dać ciastko? Nie, bo się kończy. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Ech, ty przystojniaku. To nie wygląda na robotę mojej mamy. Fuj. Idziemy w dobrą stronę. Siema, Violet, fajna drzemka. Chyba już wystarczająco zamieszałem w kwestiach magicznych. Chyba tak, chyba nie tańczyłem, to dlatego nie poszło. Tylko spokojnie. Albo odkręcę to wszystko, albo strzelę sobie w różowy łeb. Pożądalu! Co tu się wydarzyło teraz? O co? I lewicuję cały czas, dokładnie. Jezu, co to jest za plot twist w ogóle? I dlaczego nie zadziałało też? Może te warzywa były po prostu te, nie wiem. Nie wiem. Ten tukan jest nośnikiem ludzkiej duszy. No, logiczne. Aż się boję iść na lewo. Więc najpierw na prawo. Tutaj pewnie tak też nic nie ma. No. No i przynajmniej nie ma negatywnej niespodzianki. Wow! Jak piec hutniczy. Nie widzicie, nic się nie zmieniło. Boż, teraz będzie. Gdzie ona poleciała? No chyba na przyjęcie, no bo na co? Lewicowała, to coś musi zjeść teraz. Na koszt innych kampa. Mogę wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić co, serduszko? Czy ona... Czy ty? Czy ona co? Czy ty co, kotku? O, nieważne. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, bez zbędnych opóźnień. Niechaj będzie dane mi przedstawić... Słynna kolekcja zęboli! Już otwiera jeszcze. Chcę nabyć całość. Ile? Och, to nie fair. On nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz pecha. Mam kupę kasy i chcę wszystkie. Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli przede wszystkim mnie. Let's go. Ze stołu wyszła. O nie, zrujnowała dekorację.
Violet, czy to ty? Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych psy. Co to jest? Ile za to chcecie? Nie sądzę, aby to było na sprzedaż. Prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, Pączuszku. O, to pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma atak astmy? To najdziwniejsza impreza, na jakiej byłem. Rany boskie, ale wyczesana akcja. Uwaga, prosić o uwagę. Jestem złym duchem Echidny. Opętałam Violet. Cześć. Cześć, Echidna. 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 Cześć. Czy ktoś z was bawił się czarną magią? Przez dziwny splot zaklęć mój duch znalazł się w ciele tego bachora. Żadnego bachora. To moja córeczka. Nieistotne. Teraz wszyscy mamy problem. Aby dokonać aktu egzorcyzmu, musicie się natychmiast skontaktować z najpotężniejszą istotą kosmosu. Ale jak uda nam się ściągnąć tutaj Rickiego Martina w tak krótkim czasie? A kto mówi, że to ma być Martin? Dla mnie jak nic chodzi o Andrzeja. Gołoty oczywiście. Tego faceta nic nie jest w stanie powstrzymać. Chyba chodzi o Zeusa. Zeus? Echidna była przerażającym potworem w greckiej mitologii. Górną część ciała miała kobiety, dolną zaś ohydnego węża. Z waszej krótkiej wymiany zdań wynika, iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. Oj, obawiam się, że muszę wybrać się na Olimp. Szczyt, na którym greccy bogowie relaksowali się pijąc hektolitry ambrozji. Jak to? Ambrozja to było jedzenie, a nektar to był napój bogów. No i tutaj nas oszukali w grze. To już świecie. Zwolnionet. Dawać zęby. Działaj, mistrzu! Działaj. Trzeba pomóc biednemu dziecku. No, to ja poproszę aparat. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. Działaj, mistrzu! Trzeba pomóc biednemu dziecku. A, ma tylko reakcję. Cóż za pech. Idź i zapłać komu trzeba. Ratuj, ma dziecko. Zatem ona ma cały czas uśmiech. Ale jasna. No, ruszaj, różowy. Komu w drogę, temu czas. No dobra. Mamy aparat. Sałatkę. I czarną dziurę. Napisz i może wypuszczą łatkę? Ricky Martin. Tak, teraz możemy na Olimp się teleportować. Prosta sprawa. O, żeż ty. Ostatnie z brakujących kart. A to ostatnia? O, to już koniec. No więc tak. Jadę sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zaprzęgiem na środek skrzyżowania. Jestem bogiem wina i dobrej zabawy. I powiadam wam, jeśli on... Przepraszam, Zeusie. Ale ja mówię prawdę. Powtórzę to na kolegium. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. O, ja cię. Jak blisko mikrofonu musiała być.
Tutaj nic nie ma. Tutaj coś jest. Witaj, jestem Af... Nic nie ma, już nie wiem, co klikać. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest, jak masz do czynienia z królem bogów. Czekaj, nie usłyszałem. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Gdzie? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. A, dobra. Tak to już jest, jak masz do czynienia z królem bogów. To jest Pegas, uskrzydlony koń. O, żeż ty. Umarła moja matka, gdy... No ile tych piosenek. Zawołała mnie na ten świat. Oh. Pamiętam wciąż jej wężowy włos. Meduzo, tak ciebie brak. O Meduzie będzie. Mój ojciec, władca oceanów, córki i synów ma. Po latach zrozumiałem, że żadne z nich nie wygląda jak ja. Szybuje koń, ty wzdychasz do koń, a w studniach wiatr. Herald Games, dziękuję. A ja wełza. Za 6 miesięcy. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Atena wzięła w jasyr mnie, bo byłem koniem, który skrzydła miał. Wielu bohaterów na grzbiecie mym do sławy gnało. Lecz nie żądaj, proszę cię, zbyt wiele, bo cię zrzucę i spadniesz w dół. Nie lubię dźwigać na swym ciele takiego, co zadaje ból. Górze koń, ciężko, ciężko. Ty wzdychasz do koń, a w studniach wiatr. Nie no, to nie jest Aleksandra Szwed śpiewająca. A ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by ciężko, ciężko nad białe wzlecieć mgły. Aż Tomasz Szwed, to tego nie znam jeszcze. Gra ma zachęcić do ratowania wymierających gatunków. Czemu ostatnia jest latającym koniu? No bo Pegazy też są na wyginięciu. Jest. Kopytem uderzyłem w wiatr, zaraz wytrysnął strumień. Ja za to dostał pieniądze też, pamiętajmy. To jest woda, ja wiem, ale kim jestem ja? Mi tak trudno prawdę znaleźć. To będzie Brood War? Nie no. O skrzydła oddałbym za wieść, że jestem naprawdę tu. No średni tekst. Między kartami. Poprzednia była git? Kurczę. No po streamie sobie przesłucham na nagraniu. Bajek stół, gdy szybuje koń, ty wzdychasz do. No wzdycham, wzdycham. A w studniach wiatr. Stawki muzyczne, najtrudniejsza część gry. A ja we łzach. Posejdon dziwi się. No ten czekan, czy tukan, czy jakoś tak. Odejście, będący częścią zaklęcia nośnikiem duszy, to mnie rozwaliło też.
Tego nie wiedziałem, nie pamiętałem. Na białe wzlecieć mgły. Na białe mgły. Tukan rozwalił umysł mnie. A, Panterę gra Pazura, a Afrodyta jego żona, no proszę. Szybuje kochon. Wczesna. Szybuje kochon. No chyba zmierzamy do końca na szczęście. Tej piosenki, bo no, piosenki są ciężkie. Znaczy niektóre nawet okej, nawet ten szczur to się nawet ubawiłem. Tutaj nie, tutaj źle, tu nie poszło. Nie obrażając pana Szweda. Po prostu średni tekst dostał, chyba że on napisał. To przepraszam. Cześć człowieku! Jestem Ares, Bóg wojny, człowieku! Wiesz, ta kłótnia dopiero się zaczyna! Ja cię rozkręcę! Wiesz, mój ojciec Zeus, wujek Posejdon i moja siostra Atena to człowiek! Łopanie! Jak skończą ze sobą, po Olimpie nie zostanie nawet kamień na kamieniu! Patrzcie, kto nam tu wypłynął! Ahoj, Posejdon! Jakieś wieści o Ekidnie? Nie, odkąd Zeus połknął Atenę, znowu! To nawet lepiej. Ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli ta Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Ekidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin Zeusowego żołądka? Cisza! Czy powiedziałaś Ekidna? Tak, Ekidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy, ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła, masz jakieś wieści na jej temat? Coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Ekidna zniknęła. To w stylu Ateny. Oho. Tak, tak, tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. Cisza! Co mnie calca? Cały Posejdon, burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów. Gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia! Jak słyszałeś, Zeus ją połknął. Teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. Posejdon pewnie się spieni, ale ten trójząb może się przydać. Posejdon się spieni. Nie, no po prostu nie. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Nie mogę. Gdzie mogę go znaleźć? Nie. Możesz mi pomóc? Posejdon się spieni, trzeba uważać. Jezu. To jest Pegas. Tak, wiem, że to jest Pegas. Proszę nie grać piosenki. Ej, no co ja tu mam zrobić? Daj to Posejdonowi. No ale on zniknął przecież. Boże, a może sałateczkę komuś? No ty tak się napiłeś, to i zjedz. Sałatka z serem feta i oliwkami? Też to zupełna nowość. Nie, dzięki. Spienił się jak Posejdon. Nie, dzięki. Muszę dbać o linię. O Jezu. Nie, chwila, może tu się coś klika jeszcze, nie wiem. Nie, to już nic nie ma chyba. Mamy róg. Ej, no bez jaja z tym trójzębem mam tam iść? Ja już nie wiem.
No na pach będzie używane przy komentowaniu. Spienił się jak Posejdon. No to na pań się uda. Nie zadziałało. Tym to dopiero można mieszać drinki. Och, przestraszyłeś mnie. Czy te nieurocze widły? Może byś popracował chwilę w ogrodzie? Bez urazy, ale trzymając to, wyglądasz trochę jak morska małpa. To wygląda na ostre i niebezpieczne. Uważaj, aby nie trafić tym kogoś w głowę. Ostrożnie, bo przedziurawisz mi portfel. Masz na to pozwolenie? Uważaj, gdzie to wtykasz, różowy. Czy to trójząb w twojej kieszeni, czy może jesteś... A, zapomnij. Hello. Dobra, idźmy dalej. Boże. Torebka? Jeszcze... Ja nie mogę po prostu, jakaś torebka to była, której nie widziałem. A faktycznie jest torebka i nie było. Boże. Gołębia. To mi się przyda. O, perfumy dla tej Afrodyty tam. Nie idę nigdzie. Zostaję, idę od razu do tej Afrodyty. No, jak nic dla dzieci. Gra dla dzieci. Nie mogę. Do pieca hutniczego. Nie mogę. Idźmy dalej. Pachnie bosko. Nawet sobie nie wyobrażasz, o ile łatwiejsza byłaby moja praca, gdybym pachniała w ten sposób. Proszę cię, daj mi to. Dam ci całą butelkę. Jak pomożesz mi skontaktować się z Zeusem? Rozpyl na mej szyi odrobinę tego specyfiku i Zeus wnet się tu pojawi. To ona ma jakąś pracę? Zeus leci na perfumy? Nie zupełnie. O, Zeus! Zmęsaj, pachnie bosko! Najfajniejszy zapach, jaki w życiu czułem. Faktycznie pachnie nie z gorzej. A swoją drogą, co tam słychać dobrego? Daj spokój, Afrodyto! Mam migrenę! Łeb mi pęka! Migrenę to ma królowa angielska, a ciebie Popie. Zawsze to... Dokończ! A będziesz miał kaca przez ruski miesiąc. Cokolwiek by to nie znaczyło. Zeus udany. Hej, hej Zeus. Masz problemy z córeczką? Podupadł autorytet władzy rodzicielskiej, czy jak? Ares jest świetny. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. Tak, tak. No to, jak nic. Mam nadzieję, że masz nauczkę, tatuniu. Dziękuję ci. Różowy bogu luz głowy. Luz, maleńka. Polecam się. Nie polecaj się, bo polecisz. Atena sprawiła, że zniknęła Echidna. Już ci mówiłam, że nie mam nic wspólnego z tą... z tą... pół kobietą, pół wężem. Żmija. Kto zatem odpowiada za zniknięcie Echidny? Kto, pytam, zabawiał się magią, o której nie ma pojęcia? Czy to ty? Różowy bogu od bólu głowy? To wszystko było strasznym nieporozumieniem. Na początku był... kocioł. No i mały chłopiec w poważnych tarapatach. Potem przyszła kolej na magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja, trochę sałatki, a potem to już Echidna siedziała w Violet, a Violet powędrowała. Nie mam pojęcia gdzie. Ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie Echidny? Ty, o bogu bólu w głowy? To niedobrze, wręcz źle.
O twym losie zadecydują dwa trudne, prawie niemożliwe do wykonania zadania. Aby przeżyć, musisz wywiązać się z obu. Ale... Na Olimpie nie ma żadnych ale. Nie uogólniaj, bo cię rozboli głowa. Dobra, zaczynamy testy. Poczekajcie chwilę. Czy ktoś nie powinien mnie przygotować do zadań? Chyba tak. O kurcze, kto to? Apollo, któż by inny? Jak leci, stary? To Muhammad Ali. Musimy popracować nieco nad tobą. Powinieneś mieć duży kark, no i trzy paski. O nie. A nie, dobra. Nie ma. On coś powiedział, ale nic nie słychać. Zaczynajmy zatem. Co już? Twoje pierwsze zadanie będzie podobne do tego, jakie kiedyś postawiono przed moim synem Perseuszem. Musisz pokonać dwie pozostałe gorgony. Pierwszą z nich, Meduzę, skrócił o głowę właśnie Perseusz. Ty musisz jednak pamiętać o tym, że nie wolno ci jest przelać krwi, kapujesz? Musisz je pokonać, ale nie wolno ci nikogo zażynać. Poza tym pamiętaj, że nie możesz na nie spojrzeć, bo zamienisz się w różowy marmur. Jak się dostanę na miejsce próby? Czemu nie pojedziesz na Pegazie? No. Skrzydlatym koniu. Wyskoczył z obciętej głowy Meduzy. Na pewno pamięta jeszcze drogę do Gorgon. Spokojnie, wrócę tu za chwilę. Nawet nie zdążycie powiedzieć ciastko z jagodami. Pegaz wyskoczył z obciętej głowy Meduzy. No tak było. Naprawdę. Jak co się w ogóle wydarzyło w tej scenie? Jezu Chryste, nie. O, buongiorno. To jest koń, ma zasłonięte oczy. Opaska, maseczka na oczy. Dzięki za podwózkę, Pegazie. Tak jest, dziękujemy za podwózkę. I teraz będzie coś z tymi aparatami, tak? Albo z tym drugim. O, dobra. Kto zamawiał sałatkę grecką? Super jedzenie. Tak to już jest, jak się żyje na bagnach. Wiesz, że nawet pizzy do nas nie dowożą? To skandal. O, zmieniam się w kamień. Rip. Dla wszystkich dzieci zgromadzonych przed monitorami. I nie tylko. Co może to jest? Kara zachciła. Oho. I rip. No i tu się kończy IQ. Nie mogę się obejrzeć. Co to się dzieje? Ja mogę wziąć tę pokrywę drugi raz i użyć ją jeszcze raz? O rany, toż to UFO. Mulder by tego nie przepuścił. UFO. Nie mogę się obejrzeć. Będzie jeszcze. Piękna różowa pantoszyca o wymiarach iścianielskich. Nie mogę się obejrzeć. Co tu się dzieje, Boże? Trzeba poszukać jeszcze czegoś, Dobra, wracamy, panie Pe... Chociaż nie, ja mogę chyba... No. Tutaj też mogę użyć, dobrze. Jedna została wyjaśniona. Jezu Chryst. Spróbuj się odwrócić, ale nie mam jak.
Że ślepo kontrą zrobić. No, 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 dokładnie. Na ślepo musiałem skontrować. Tylko jak? Jeszcze się dowiaduję. Pewnie coś w innym pokoju będzie. Co to jest? Działaj, mistrzu! Co za chory umysł to wymyślił. Jezu, nie. Może od szkła, nie? Może coś w torebce jeszcze ma. Boże, no tak myślałem, że może jakiś ząb, czy nie wiem co. Może tam na górę jeszcze pójdę. Albo lustro z łazienki zajumać. Och. Nie, nie, co tu się wydarzyło teraz? Przez te ostatnie 15 minut. Mózg rozwalony. Może piec hutniczy. Wow, jak piec hutniczy. Dobra, idziemy na górę. A czekaj, to komu aparat powinienem dać w takiej sytuacji? Coś z aparatem trzeba zrobić chyba, nie? Ja się logiką kieruję, a to czasami może być błąd. Może jemu trzeba dać aparat? Wolałbym, aby nie robił mi pan zdjęć, kiedy jestem na służbie. Aha, czyli wolałby nie. Nie wiem, czemu tam idę, ale... Let's go. Jezu, to jest mamut! To jest mamut! Zezgonował. Niech ktoś otworzy okno. Tak właśnie, moi drodzy, działa wentylator sprzed 100 lat. Niech ktoś otworzy okno. Tak właśnie, moi drodzy, działa wentylator sprzed 100 lat. No oczywiście, że mamut jest w łazience schowany, no bo gdzie indziej dzieciak miał schować mamuta? I przemknął, nie zauważył, a przekopili go tam. To schował mamuta nam. O, nie mogę. Po prostu nie. Zdać okno. No tu jest otworzone okno. Spokojnie, trzymaj się, mały przyjacielu. Już niedługo. Celnie strzelasz? Chyba już wystarczająco zamieszałem w kwestiach magicznych. Jezuniu. Ej, no tylko wiaderny zostaje. Zwariowałeś? Wściekłby się okrutnie, gdyby się dowiedział, ile namieszałem w kwestiach magicznych. O, dobra, uff. Dobrze, że nie tam. Może jeszcze coś na Olimpię nie kliknąłem. Komuś zdjęcie pewnie trzeba zrobić na Olimpię, tak strzelam. No bo tutaj to na pewno nikomu. Znaczy dać aparat. No bo tutaj to nie, tu to raczej nie. No bo stąd wziąłem aparat, to by było logiczne, że w innej lokalizacji muszę go użyć. Po prostu. Nie mogę. Poseidon i aparat, aż się boję. A, chyba trzeba tam indziej przerotować, no bo tutaj to nie ma sensu. Się prawie oblałem. Aparat wszystko będzie działał, ale właśnie coś nie można. Ale nie mogę zrobić nic z tym aparatem. Chyba, że ja coś skasztaniłem. No zobaczymy jeszcze. Jeszcze raz kliknę. Ale to nie działało jeszcze chwilę temu, więc to bez... Ale nie działa. Może kuniowi. Dobra, Pegas, wracamy tymczasowo. Jezu Chryst. Czy oglądałem film Różowa Pantera? Chyba nie. Dobra. W ogóle to jest jakaś antena. Z nią nie gadałem jeszcze. Jak leci, stary? No tych nawet nie da kliknąć. Przecież mówię, że bosko. Wróciłeś tak szybko? Czy pokonałeś Gorgony? Pracuję nad tym. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. No dobra, czyli no trzeba tym coś tutaj chyba zrobić. Nie bierz się za rzeczy, na których się nie znasz. Możesz coś popsuć.
Daj to Posejdonowi. No przecież daję. On był Posejdonem. Nie bierz się za rzeczy, na których się nie znasz. Możesz coś popsuć. Właśnie mi przypomniałeś, że powinienem przedłużyć moje prawo jazdy na rydwan. Nie jestem zbyt fotogeniczny. Poprosiłbym od razu o 4 odbitki. 8 na 12. Dla znajomych. No to halo, robimy czy nie robimy? Poprosiłbym od razu o 4 odbitki. Dobra, coś 8 muszę... na 12. No bo to już nic. Dla znajomych. Justan, mamy problem. Aha, ja zrobiłem to zdjęcie? Naprawdę? Bo już nie wiem, moment. Ja zrobiłem to zdjęcie? Czy jest możliwa tylko jedna akcja z danym przedmiotem? Tak, ale czasami jeszcze są jakieś kwestie, dzięki, nie? Dzięki za podwózkę, Pegazie. To nie ma. Nie ma zdjęcia, niestety. A, torebkę trzeba jeszcze raz zmacać dokładnie. Może jakieś tam będzie... jakieś coś. Racja, przecież torebkę trzeba do skutku zawsze klikać, a ja tylko raz kliknąłem. Miałem gołębia martwego i perfumy. Torebka. Pewnie będzie coś... O, no i da się. No. To też warto podwędzić. No to oczywista sprawa jest. No, no, no. Jakie mordka. No, to trzeba było zmacać dwa razy. Ja, jakby dać tej Aphrodite, ciekawe co by powiedziała. Typowy Polak. Będziemy wyrobić zdjęcia. Jestem trochę ciekaw. Jestem trochę ciekaw, co powiedzą, dlatego jeszcze na chwileczkę, bo na pewno się o tym dojeżdża, no bo czym innym. Ale jestem ciekaw, co powiedzą na ten. Zaczniemy od samicy. Nic dziwnego, że wszyscy bogowie za mną szaleją. Jestem boska. Wystarczy mi moje odbicie w morskich falach. Te wszystkie kosmetyki jakoś mnie nie bawią. Wow, dzięki. Świetna sprawa. Ale czuję, że mogę mieć przez to kłopoty. Przez lusterko? Ot, czemu? Dzięki za podwózkę, Pegazie. Proszę pani. Proszę pani, przepraszam. Przepraszam, ale coś utkwiło pani między zębami. Może zechciałaby pani spojrzeć i... prawda? Ajku 200. Nie zrobisz zdjęcia, to dobrego. Nie zrobisz zdjęcia, to dobrego. Czemu nie zrobisz zdjęcia i dalej już tak ciężko? Nie rozumiem do końca. Powiedzcie cheese. Niech to zawiesi im ten aparat. Już nie potrzebuję. Kup telefon za 3000, a już zrobiłem zdjęcie, już nie potrzebuję. To. No nie mogę. Dobrze. No i to jest zdjęcie. Jest uśmiech, jest wszystko. Czemu mam to pokazać? Czekam, mam to pokazać. Uwaga. To jest fotografia. Na fotografii można uchwycić obraz. Pokaż mi to. Pokaż mi to w tej chwili. Nie mogę wprost uwierzyć. Niesamowite, prawda? Idealne odwzorowanie rzeczywistości i... Na pewno nie zmajstrowałeś tego w Photoshopie?
No to zobaczmy, jak dobry jesteś w zadaniach wymagających pracy mózgu. 2000 byłeś Photoshop? Mam nadzieję, że powtórzyłeś sobie grecką mitologię. W tym narożniku, ważący przeszło 98 kg, z czego przeszło połowę uznać możemy za wodę. Potężny, mściwy Posejdon! Bóg morza! W drugim narożniku zaś ważący jakieś 30 kg. Różowy i uwielbiany bóg bólu głowy! Dzięki za wprowadzenie. Odpowiedz na postawione pytania albo gin. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dawać pierwszy... question. Kiedy Atena dowiedziała się, że w jej świątyni całowałem się z Meduzą, zamieniła jej włosy w kłębowisko przerażającego robactwa. Jakiego? No wąż, ale ciekawsze są inne rzeczy. Żdżównice? Pudło! To, co wskazałeś, to zła odpowiedź. Raz jeszcze sknocisz i koniec zabawy. Odpowiedz na co najmniej 4 z 5 pytań, jeśli zależy ci na życiu. Dawajcie. Postaraj się, chłopcze. Kiedy Ateny poszukiwały swego patrona, wybór był między mną a Posejdonem. Daliśmy więc dary i powiedz teraz, jakie z mej strony padły ofiary? Ja nie zrozumiałem. Nie złamać, sejwuję. Zapisz grę. O. Jak to było? Olimp. O nie mojego, winogrona, tylko winogrona mają sens chyba. Jolo. Źle. O! Drzewo oliwne zapewniło mi sympatię Aten i ich mieszkańców. No to GG. Posejdonie, twoja ofiara. Poczekaj, jak mnie wykończycie, nigdy nie odnajdziecie Echidny. O właśnie. Dajcie mi szansę, a pomogę wam, uwierzcie. Poza tym pokonałem Gorgony. Bóg bólu głowy ma rację. Załatwił Gorgony. Bóg bólu Wyruszę głowy. Wraz z nim do Echidny. Niekiedy wydaje mi się, że życie jest jak głupia gra komputerowa. Jak jedziemy? Można z kasztanicy i tak się wygra? Ja to nawet ciekawe, bo tego zakończenia nie miałem. Idziemy czy nie? No idziemy. Ja czarną dziurą, a to jak? Jaka pojedziemy abstrakcja, moim ty? Zaprzęgiem. Moim zaprzęgiem? Go zajumą. Nieźle. Barkodej, lecisz? Trzymaj się, dzięki temu, że byłeś. Pozdro. Aha, no to już tak. A, to już, tak? Ej, to ja wygrałem, ale poprzez przegranie. Ja specjalnie źle wybrałem, bo myślałem, że będzie jak w przypadku innych zagadek, że można źle wybierać, a i tak się przejdzie. Strzała wszystkim. Wszyscy? To jest Posejdon. Posejdon? To są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Posejdon jest dziadkiem Echidny i... Echidna? Złaś na dół i to już! Ten głowa, nie? Nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Echidna, idziemy do domu! No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. Niech się skończy smutny czas. Violet sobą będzie wraz. Abrakadabra. No nie poszło. Kryć się, zaraz będzie. Zeus? Czy to ty? Nie. Czy to Ricky Martin? Niezupełnie. Czemu krzyczymy? Bo on jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy. Ale było fajnie. O,
chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa, on jest... Weź się po aspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och, przerażający sen. Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie. W ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie! A co z zębami? Halo! Chciałem zęby jako amulet. Tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu? Czemu nie? Hej, co z zębami? No i wychodzą. I nie wiedzą, kiedy wrócą. To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Daj spokój, wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę! O. Zaraz, zaraz. Jeśli Filip. Żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to... To po co mi one? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę. Co zamierzasz? Będę kandydować na burmistrza. Natanie juniorze, znów to zrobiłeś! Słyszysz mnie? Znów! Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziąseł. Słyszałeś? Dawno powinnam chyba cię tam wysłać. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, Natanie. To także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam. Wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój. Jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem. Prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciałeś i nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda. Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Pora się zwijać. Trzym się, Natanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. No ja też. A więc... Jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie. Dużo środka na przeczyszczenie i już. Czy będzie piosenka na koniec? Oby nie. Jezuniu, byłbyś moim ministrantem. Jezuniu. Ciężka rzecz. Indy śpiewaj. No, nie no, fajna gra, mega fajna gra. Nie zaśpiewam raczej. Oj, ciężkie były piosenki. No i kilka momentów takich, że nie ogarniałem. No ale niestety zaskakująco dużo pamiętałem na początku. Początek poszedł gładko, nie? Ten jakby pierwszy epizod. Ale mega gra, mi się bardzo podobało. Momentami, no to bajeczna wręcz. Dobrze.
książę i tchórz, inny gwizdaj. Przy tej grze i prawidłowo odpowiadaj na pytania. No ale będzie coś innego? Achievementy nie... A tu nie ma, w tych czasach nie było na szczęście achievementów. Nie no, to tyle już dzieci. Coś jeszcze nam pokażą tutaj, bo to nigdy nie wiadomo. Czy będzie od początku? Halo, ciemność. Ciemność widzę. Serio? Już to już ten? Ty, faktycznie chyba koniec. No dobra, to GG.